Dzień dobry, Zbyszko Patyk. Witam Państwa serdecznie w ten jeszcze świąteczny, zbliżający się późne popołudnie, zbliżający się wieczór. Mam ogromną przyjemność dzisiaj gościć w Państwa domach i zapraszam oczywiście do swojego programu. To jest czas, w którym bardzo szczególnie z okazji właśnie i świąt życzę Państwu wszelkiego rodzaju błogosławieństw, a to też i dobra materialnego, i szczęścia w życiu osobistym, i w wszelkich sprzyjających okolicznościach duchowych bogactw, a również oczywiście i szczęśliwego nowego roku nadchodzącego, 2018. Aż mówi się o nim, że to będzie rok szczególny, bo jest w swojej wibracji księżycowej, bardzo potężna energia. Energia też oczywiście empatii, współczucia i takie błogosławieństwo właśnie wspierania się wzajemnego. Być może materialnie nie będzie to tak, jest to sugestia zresztą astrologiczna, być może, że materialnie nie będzie to bardzo jakiś pozytywny rok, ale to też wymaga tego, żebyśmy mieli świadomość tego, że są lata takie, które przynoszą bardzo szerokie prosperity, bardzo dużo potencjału takiego materialnego, ale też są lata, które wymagają od nas większej transformacji, większej przemiany duchowej. I drodzy Państwo, oczywiście już na wstępie programu, abyście mogli skorzystać jak najwięcej z mojej pomocy, z mojego przekazu, z mojego doświadczenia oczywiście. Większość z Państwa, być może są nowe osoby, które w tej chwili włączyły się jakby w ten nasz krąg duchowy, tak go nazywam. To tylko wspomnę, że zajmuję się terapiami, kształceniem powiedzmy poziomu akademickiego, naturoterapii w Polsce i na świecie również. W bardzo wielu kategoriach i dziedzinach już opartych na podstawach naukowych. Przede wszystkim zajmuję się uzdrowicielstwem od bardzo wielu lat, praktycznie przez całe swoje życie, bo taka jest misja mojego życia, takie jest moje powołanie. Zatem różne techniki, sposoby i działania, których miałem możliwość i zaszczyt się studiować i również doświadczać w drogach mistycznych, dają mi tutaj możliwości i działania. Zresztą Państwo jesteście tego odbiorcami moich przekazów, moich działań, przekazów na odległość, moich działań, nazwę to tak, energetycznych, energetyki, czyli diagnostyki energetycznej. No i oczywiście już pływają od Was SMS-y, z czego się cieszę, treści pomoc, drodzy Państwo. Ale tak, żeby nie rozwijać dzisiaj za długo, bo mam świadomość tego, że mamy krótki czas antenowy, do 20 jestem z Państwem, więc jest to naprawdę krótki czas antenowy. Przy obfitości spływających SMS-ów i połączeń telefonicznych jest to czas rzeczywiście naprawdę bardzo krótki. Drodzy Państwo, uczyniłem dla Was już ceremonię właśnie tę przesileniową, która jest bardzo szczególnym wydarzeniem w grudniu. I moi drodzy, żeby dalej mówię nie przedłużać, to zapraszam Was serdecznie do tego, abyście obejrzeli tę krótką relację, wgłębili się w nią, doświadczyli, jak to mówię, zamedytowali razem z Waszymi intencjami, jeszcze raz powtórnie. Zapraszam serdecznie. Ceremonie ogniowe są taką wartością nadrzędną, taką, którą otrzymaliśmy od starożytnych, a pielęgnujemy do czasów współczesnych. Dlaczego właśnie taki sposób przekazywania, ofiarowywania swoich intencji, potrzeb, prób, stworzenia nowego, dobrego świata dla siebie? Właśnie dlatego, że ogień nie tylko w tej wartości takiej swojej ofiarniczej, ofiarnej, skierowanej w obdarowywanie, kiedy prezent chcemy komuś podarować, komuś bliskiemu, na urodziny, to staramy się oczywiście ten prezent kupić jak najlepszy, jak najbogatszy, jak najbardziej i najpiękniej zapakowany, podać go pięknie w uroczystym momencie, w uroczystej chwili. Taki sam sposób dokładnie w sferze duchowej odnosi się do celebrowania ogni ofiarnych. Właśnie w taki sam sposób
wszystkie prośby, wszystkie potrzeby, wszystkie potrzeby w kierunku dobrego zdrowia, usunięcia chorób z życia, usunięcia pecha, pomnożenia swojego majątku, pomnożenia swojego szczęścia, pomnożenia wszystkich dóbr, których tak pragniemy, które są tą wykładnią szczęścia, czyli dobrobyt materialny, radość i szczęście rodzinne, radość i szczęście w pracy, co się wiąże oczywiście z sukcesami. To wszystko odpowiednio przygotowane intencją, odpowiednio przygotowane przeze mnie do ceremonii ogniowej w postaci określonych atrybutów i parafernaliów, które są potrzebne właśnie podczas dokonywania takiej ceremonii ogniowej. Są tak właśnie przeze mnie i przez Was, drodzy moi i Państwo, pielęgnowane i spełnione. Dlatego ceremonie ogniowe, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, w dzisiejszym czasie, czasu tego bardzo szczególnego, bardzo wyjątkowego, w tym dobrostanie, w którym żyjemy, a jednocześnie w bardzo dynamicznych, zmieniających się czasach, to też musimy mieć świadomość tego, że ofiarowywanie nawet takich intencji jak potrzeba spokoju, potrzeba miłości, potrzeba płynąca z serca jest tą potrzebą, które ogień ofiarny przyjmie i spełni. I tak oto, drodzy Państwo, zapraszam Was serdecznie. Wysyłajcie SMS-y o treści ogień, imię, data, intencja na numer 73350. Następną taką ceremonię, zgodnie z zapowiedziami, będę czynić prawdopodobnie, dlatego że będzie to miejsce bardzo odległe, drodzy Państwo, na południu Europy, gdzie zostaliśmy zaproszeni na to właśnie, żeby też w noc sylwestrową bądź nowy rok uczynić ognie takie właśnie ofiarne w intencji pokoju na świecie, a przede wszystkim w intencji właśnie noworocznej i dobrostanu noworocznego. Więc to też jest taki czas i możliwość, w której, drodzy Państwo, możecie też uczestniczyć. Ceremonia ognia jest cały czas SMS aktywny, czy wyślecie, moi drodzy Państwo, SMS pod tytułem Ceremonia Ognia, czy z intencją właśnie też i noworoczną, bo intencja może być tak, pomyślność na rok 2018, globalnie taki, powiedziałbym, globalne hasło, czyli dotyczące przede wszystkim właśnie na przykład pomyślności. Na numer 73350. Oczywiście wszystkie wasze SMS-y będą docierały, więc i styczniowa ceremonia, która się odbędzie pod koniec właśnie stycznia, już możecie, drodzy Państwo, dalej emitować tutaj potrzeby swoje do stacji SOTV właśnie zgodnie z numerem 73350. Ceremonia, daj Boże, żeby trwały wszystkie jak najdłużej, dlatego że przebudzenie mocy ognia, przebudzenie tej głębokiej transformacji, jaką jest właśnie ogień, to jest transformacja, to jest przemiana. Przede wszystkim ten ogień materialny, który jest symbolem światła, prawdy i czystości, jest, przepraszam, jest przede wszystkim też tą duchową sferą, jest tym ogniem, który pali się w sercu każdego człowieka, tym ogniem wiecznej miłości, ale miłości transparentnej, takiej, mówię transparentnej, dlatego że tej miłości, przez którą rozpoznajemy opiekę Bożą, przez którą rozpoznajemy opiekę innych istot, innych ludzi, wsparcie, a przede wszystkim budzimy w sobie empatię. To jest bardzo istotny, podstawowy tak naprawdę cel życia człowieka, w którym objawiamy przede wszystkim prawdę absolutną swojego wnętrza duchowego. I dlatego tak, drodzy Państwo, pielęgnując ten ceremoniał od bardzo, bardzo wielu lat, to jest oczywiście, przypominam, jest to ceremoniał świecki. Jest to ceremoniał czyniony najczęściej w kategoriach potrzeb, takich
klasycznych, domowych, czyli potrzeb, które są związane z dniem codziennym. Jego aspekt duchowy to jest aspekt wyrażający przede wszystkim tą wewnętrzną przemianę, wewnętrzną potrzebę doświadczania. Pozwolę sobie łyczka zrobić. Potrzebę doświadczenia to jest światło świecy właśnie, które zaraz myślę, że zamienię na lampkę, drodzy Państwo, bo świeca steryna, to też Wam podpowiem w przyszłości, jest to przepiękny aspekt, ale to jest coś, co wytwarza bardzo dużo potężnej energii, ale energii, która jest połączona z chemikaliami. Dzisiaj się łączy, nie ma czystej steryny, nie ma czystego łoju, czy nie ma czystego masła ghee klarowanego, który jest najbardziej takim transparentną energią, która wiąże się przede wszystkim z energiami kosmicznymi, bo masło klarowane jest najwspanialszym paliwem, które jest pozyskiwane w odpowiedni sposób, jak Państwo wiecie. To jest masło tradycyjne, najwyższej jakości, gotowane, odsuszane, odciągane, że tak powiem, te wszystkie nieczystości, które tam jednak są. Drodzy Państwo, byście byli bardzo zaskoczeni, że masło, które kupujemy w sklepie po ugotowaniu, ile zostaje różnych nieczystości na dnie garnuszka po wygotowaniu takiego masła, czyli ono w tym momencie jakby zmienia swoje właściwości poprzez element ognia, zostaje oczyszczone, ale to przede wszystkim też zostaje podniesiona jego energetyka, dlatego jest tak niezwykle zdrowe i jest uważane za największy, najwspanialszy właściwie lek, tak podobny do miodu, który posiada tridosz, czyli trzy elementy ciała, śluz, żółcie i wiatr wewnętrzny. Czyli idealnie nadaje się dla każdego człowieka jako lekarstwo tak naprawdę, kiedy są takie problemy jak jakieś trawienne, na przykład problemy z żołądkiem, problemy z zaparciami, problemy na przykład z długotrwałymi infekcjami, bo to jest też efekt jelita grubego, to oczywiście masło takie klarowane jest idealne, niewielkie ilości pod język też do wyssania, podobnie jak miód, jak Państwu podpowiadam, możemy używać i będzie to robiło cuda w naszym organizmie, będzie robiło cuda wspaniałe, co tam mam na myśli, uzdrawiające w całych jelitach, w całym układzie wydalniczym. Bo to jest bardzo istotne, żeby mieć tego właśnie świadomość, że tego typu środki, które są dziećmi słońca, dziećmi ognia, czyli właśnie miód, który jest oczywiście odnośnikiem, archetypem wznoszonym przez słońce, tak? Czyli ten element ognisty, element ognia, kiedy pszczółki tworzą enzymy, tworzą, to już miód jest jedynym produktem takim na świecie, naprawdę jedynym, drodzy Państwo, który się nigdy nie psuje. Nigdy. Ciała enzymatyczne, które pszczółki dostarczają do miodu, enzymy, witaminy, mikroelementy i przede wszystkim antybiotyki naturalne mają tak niezwykłą siłę przechowywania. Miód może mieć nawet 1000 lat i będzie się nadawał do spożycia, drodzy Państwo. To jest, tak powiedziałem, jeden jedyny produkt na świecie, który dzięki naszym wspaniałym przyjaciołom, czyli pszczołom, przyjaciółkom, które go produkują, to jest to produkt, który, mówię, nadaje się do zjedzenia nawet po 1000 lat. I są na to zresztą dowody naukowe. To tak tytułem, drodzy Państwo, wstępu. Widzę, że już SMS-y i SMS-y i ogień, i tradycyjny, i pomoc do mnie dociera. Zapraszam oczywiście, zadzwońcie do mnie 708-577-220, to numer bezpośredni do studia, linia wolna. Również zapraszam widzów spoza granic Polski, plus 48-22-523-20-32, płatność kartą płatniczą. To jest również numer do studia. Tą drogą, moi drodzy, możecie się również zapisać na ceremonię ognia, którą, tak jak powiedziałem, uczynię i w sylwestrową, prawdopodobnie noc, mówię cały czas, znaczy na pewno tak będzie, bo to mówię dlatego, że prawdopodobnie nie jest dobre słowo, prawdopodobnie to jest to sfera
dużego prawdopodobieństwa, ale najpewniej tak będzie. Każdej zresztą nocy sylwestrowej od bardzo wielu lat czynię właśnie taką ceremonię ogniową w intencji przede wszystkim, tak powiedziałem, globalnej, świata, spokoju, pokoju, miłości na świecie, bo to jest taki właśnie mój nadrzędny cel, tworząc zresztą program taki Światło Ognia Ofiarnego, które się odbywa, taki projekt ogólnopolski. Drodzy Państwo, no i oczywiście SMS 92 594 o treści pomoc, SMS o treści EZO 73212 i anonimowy AN 7416. To są SMS-y do mnie. I pamiętajcie, 73350 to jest SMS o treści ogień. Ja mógłbym, kochani, o tym ogniu opowiadać długo, 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 bo patrząc w źródła historyczne, zresztą stale poszukując różnego rodzaju wiedzy, ale wiedzy naukowej i też oparte na pismach starożytnych, ciągle się zachwycam niezwykłą, powiedział, odą do piękności, a przede wszystkim myślenie o ogniu w kategoriach stwórcy, twórcy i podtrzymującego życie. Ten ogień, który był zawsze ogniem ofiarnym, widziany jako przestrzeń, powiedziałbym krótko, ludzkość nie przetrwałaby na tej ziemi, gdyby nie ogień. A ogień w przekazach legend i przekazach mitów został nam zesłany przez Boga. A jeszcze nawet dalej księgi tak interpretują i tak nawet jakby daleko idą, że Bóg sam siebie zesłał jako ogień, dlatego, żeby życie na ziemi dosłownie nie zamarło. I to jest oczywiście taka jakby też metafora, ale to jest na takiej zasadzie, że ten ogień gości w każdej komórce, każdego żywego stworzenia. To nie jest kwestia, że jak rakiety ogniowej wypuszczonej z kosmosu na ziemię, tylko to jest kwestia przede wszystkim zrozumieć intencje tutaj starożytnych też, że ten ogień został zesłany, czyli przebudzone zostało życie dzięki właśnie ogniowi, dzięki jego pierwiastkowi, dzięki jego emisji fotonowej, fluid. Przecież wiemy, że jądro Ziemi jest wypełnione dosłownie ogniem, żarliwością przemiany wszystkich elementów, które są wypychane na powierzchnię Ziemi, dzięki temu, że wewnątrz jądra Ziemi się cały czas ogień pali. Cały czas się dzieje. Nie bez powodu też niebo jest umieszczone nad nami, a piekło wewnątrz Ziemi. To oczywiście są cały czas metafory starożytnych. Trzeba też mieć świadomość tego, że ogień przede wszystkim tak w pojęciu przede wszystkim naukowym i w pojęciu myślenia w kategoriach doświadczenia wewnętrznego, to jest właśnie ten żar serca, to jest też ten żar trawienny, to też jest żar, dzięki któremu mówi się bardzo wprost i bardzo naturalnie, że ktoś, kto ma zimną krew, to oznacza, że jego życie jest bardzo krótkie, bardzo słabe. Gorąca krew mówi się o bardzo dużej żywotności, o wigorze życiowym. Dokładnie bezprzenośni są w tym prawdy wręcz naukowe, że da się sprawdzić, da się zbadać w tej chwili. 100 lat, bez mała, 120 lat temu nazywano za mistykami również, że we krwi znajdują się hapteny, czyli takie, jakbyśmy dzisiaj nazwali cholesterol, ale to jest w głębszym stopniu toksyna, bardzo głęboka toksyna, która potrafi pokleić krew i zdezinformować komórkę. Czyli dzisiaj być może, że zostanie nazwane to niebawem inaczej, ale tak jak powiedziałem, ponad 100 lat temu w opisach różnych źródeł jest to postrzegane, choćby w Agni-Jodze, jest to postrzegane jako haptena, jako toksyna, która zatruwa krew, wyziębia krew, niszczy w człowieku życie. Niech to się to nazywa nawet dzisiaj nowotwór. Nie ma to jakby znaczenia. Czyli dzięki temu, że człowiek dostąpi błogosławieństwa oczyszczenia, błogosławieństwa też płynącego ze zmiany jego sposobu postępowania i funkcjonowania, wiele osób onkologicznych ratuje swoje życie właśnie przez zmianę, bo się pozbywa w tym momencie tych haptenów, które są, przyklejają się do układu krwionośnego. No i oczywiście
jeszcze takie jest zjawisko jak imperyl, czyli coś takiego, co zatruwa podobne trucizny, które zatruwają na przykład układ nerwowy. Ale już zacznę. Drodzy Państwo, tutaj dla Was temat. Przejdę do SMS-a pomoc. Tak jak powiedziałem, zapraszam, dzwońcie, piszcie. A w momentach, kiedy będzie na to przestrzeń, zawsze Państwu coś podpowiem. Korzystajcie z mojej bogatej wiedzy, korzystajcie z tego, bo jak powiedziałem, czas jako taki każdego jest cenny, ale też trzeba mieć świadomość tego, że nasze czasy sprzyjają temu, żeby jak najwięcej sięgać po wiedzę, jak najwięcej doświadczać, ale też przede wszystkim być świadomym tego, że ten czas ziemski zawsze nas już wszystkich jest ograniczony. Im więcej zmienimy w swoim życiu, im więcej postrzegać będziemy w kategoriach doświadczenia, to też możemy wpływać na siebie, możecie wpływać na siebie, na swoje działania, na swoje postępowania, na swoje sposoby zrozumienia przede wszystkim swojego wnętrza, czyli służyć Panu Bogu i sobie, czyli w tych kategoriach, które są bardzo ważne. Rozumieć dla kogo, w jakim cel, jaki mam wytyczony cel, dla kogo to robię, jaki jest przede wszystkim mój cel każdego z nas, Twój, mój, drogi widzu. Jaki jest cel przede wszystkim tego, żeby na przykład zastosować określoną dietę. Mieć tego świadomość, kochani. Stosowanie diety, czy głodówek nawet, w celu wyłącznie utraty na przykład kilogramów, czy tak powiedziałbym, bo taka jest moda, bo takie fit życie, to nie jest wcale świadome życie. To jest przede wszystkim wybór, naśladowanie idoli, bądź podobnych jakichś cech. Naszym idolem największym zawsze jest Pan Bóg, czyli przypodobanie się Jemu, czy przez to, że jestem zdrowy, że jestem cudem stworzonym, jest najważniejszym celem człowieka świadomego. Dla mnie uzdrowienie duchowe, drodzy Państwo, to jest przede wszystkim właśnie taka forma. Myślę nie tylko wyłącznie w takich kategoriach, bez jakichkolwiek innych podtekstów. Witam serdecznie, Zbyszko Patyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, świątecznie i witam. Czym mogę pomóc? Świąteczny dzień. Chciałam złożyć się serdecznie panu i telewizją życzenia z okazji już kończących się niestety świąt. Wszystkiego dobrego, radości. Dziękujemy z wzajemnością wszelkich błogosławieństw i przede wszystkim, w czym mogę teraz pomóc? Proszę pana, mam na imię Jadwiga, nie wiem, czy podać datę urodzenia. Przyda mi się tutaj. 16 wrzesień 73. Tak. I ja chciałam zapytać się, czy w przyszłym roku, w styczniu już, czy poprawi się moja sytuacja finansowa? Są tutaj, z tego co podliczyłem szybko, dosyć potężne wibracje u Pani, które mogą przynieść rzeczywiście dobrostan. Zaraz sprawdzę, jak to wygląda na chwilę obecną, bo tutaj mi się pojawiła jakaś pewna sugestia w kwadracie wedyjskim. 9. Ma Pani dosyć bogaty portret siódemek, które mogą być przynieść. Czy Pani w tej chwili pracuje, czy bądź ewentualnie moje takie pytanie, w jaki sposób jest w gronie ludzi, osób i uzależnione Pani są na przykład dochody od innych ludzi? To znaczy pracuję sprzedawcą w supermarkecie. No dokładnie. Czyli jakby tutaj dokładnie Pani dochody, to co powiedziałem, są związane z ludźmi. Bo to są wibracje związane z ludźmi. Albo się ma swoją ewentualną jakąś działalność i to jest uzależnione wtedy od ilości osób, które przyjdą i ma się od tego prowizję, bądź też po prostu jest to kwestia, no tak jak Pani mówi, zawodowa, czyli kontaktu z ludźmi, bo to są wibracje liczb kontaktu z ludźmi. Ludzie przynoszą po prostu środki. Nawet gdy to się przekłada potem na pensję, to tak jak powiedziałem, no tą pierwotną jakby energią, to są przede wszystkim ludzie, którzy ją przynoszą. Widzę tak. Przyszły rok dla Pani tutaj widzę w taki sposób. Bardzo silne energie w obszarze przede wszystkim mądrości. Być może, że zmian, bo ma Pani bardzo silny tutaj transparentny Jowisz w aktywności.
pod nim się jeszcze ukrywa przede wszystkim Pluton. Być może, że pani będzie się musiała w przyszłym roku zmierzyć z jakimiś okolicznościami, o coś zawalczyć. Ale wygra pani taką walkę. Czy szykują się jakieś zmiany, bądź ma pani jakieś plany na zmianę pracy na przykład, czy zmiany jakieś w tym obszarze? To znaczy, czy jeszcze pani nic nie wie na ten temat? Nic na ten temat nie wiem. Mhm. Mogą się takie sytuacje zacząć tworzyć, czyli ewentualne jakieś propozycje zmian, ale to nie będzie dla pani ze szkodą, tylko raczej z sukcesem. Mówię raczej z sukcesem, bo oczywiście nie da się wykluczyć jakichś drobnych potknięć, bądź też jakichś konfliktów, ale jest pani na tyle silna, że pani sobie z tym poradzi. Jest pani tutaj numerologicznie bardzo skumulowane, ma pani wibracje siódemki, czyli bym tak powiedział, że Pluton u pani bardzo mocno rządzi i może powodować pewnego rodzaju czasami rozdrażnienie, bądź też nawet atak. Atakuje pani w sytuacjach strachu, lęku, jeżeli... Tak, raczej pani jest osobą, myślę, zdystansowaną i spokojną. Natomiast w sytuacjach zagrożeń może pani atakować. Mam rację? No tak. Dobrze, zasłuchała się pani. Dobrze. Tak, dokładnie. Także tutaj no jest, jak mówię, na przyszły rok jest szansa, że być może, że nas dostanie pani jakąś propozycję bardziej popłatnego jakiegoś czy stanowiska, czy być może, czy pani jest w tej chwili pojedynczo, czy zarządza pani, czy będzie pani mogła zarządzać w przyszłości jakimś zespołem z osobami ludzkimi? No to znaczy, no w tej chwili sprawa kierownicza jest, także nic takiego chyba nie wisi w powietrzu. Właśnie wisi, dlatego panią pytam. Wisi w powietrzu też? Tak, dla pani. Być może, że się tutaj objawi w zupełnie innych barwach, jako być może, że dla pani propozycja. Dlatego mówię, może być tam w obszarze jakiegoś działania pracy pani i w tym, gdzie pani jest, że mogą się zacząć jakieś ruchy kadrowe. Ale pani jest tutaj dosyć mocno bezpieczna. Tak, no to dobrze. A proszę mi powiedzieć, jest pani bezpieczna. Poradzę ze spłatą kredytu. Już zaglądam. Ja zaraz pani tutaj oczyszczę i wprowadzę na układzie planetarnym, bo jest bardzo fajny dla pani układ. Ja w tej chwili mam swoje magiczne jantry, jak ja to mówię, rozłożone i za chwilę nadam pani wibracje na spłaty właśnie i na oczyszczenie z ewentualnych problemów na przyszłość. Czym my tutaj możemy to zrobić? Zróbmy tą mękrkabą. To jest właśnie dlatego nadam taką wibrację i taką energię, żeby pani rzeczywiście bez problemu sobie z tym poradziła. Żeby nastąpiła sytuacja podwyższenia pani dochodów, a przez to, żeby też pani się czuła całkowicie bezpieczna. Dobrze. Właśnie to czynię. Mhm. Mhm. Oczyszczam cię i wspieram cię meru czakrą. To jest taka wspaniała meru czakra, zwana wspaniała miedź, złoto, srebro, taka piramida, która aczkolwiek no tak wygląda, tak? Takie remedium, które powoduje oczyszczenie i wspieranie w kategoriach wznoszenia energii materialnej, czyli dokładnie dostarczenie określonego potencjału materialnego, a wiąże się to oczywiście przede wszystkim z pieniędzmi. Znaczy, głównie chodzi o to, że podejmuje się właściwe decyzje, łatwiej ludzie wtedy też w jakiś sposób są przychylni. Jak są jakieś problemy, to wtedy na przykład bankowiec zadzwoni nie po to, żeby zadzwoniła windykacja, tylko po to, żeby się ułożyć, żeby szybciej jakoś dokonać jakichś określonych operacji, tak? Głównie o to chodzi, tak? Żeby nie było napastliwości na człowieka, który ma na przykład problemy finansowe. Więc to bardzo dużo tutaj zrobiło. No przede wszystkim ja zrobiłem, ale mówię o takich dodatkowych sferach. No, talizmany są po to, żeby nas chroniły, a nie po to, żeby nam przeszkadzały, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie. Jak długo jeszcze pani ma jakiś problem tam, jak pani mówi, pożyczkowy?
tam, czy mam w zasadzie, czekam na decyzję, czy mąż dostanie kredyt z Anglii, tam gdzie w tej pracuje i mieszka. No czy właśnie. Czy on dostanie w styczniu ten kredyt i po prostu pomoże tutaj w Polsce. No to właśnie dlatego dobrze zrobiłem i poczyniłem to takie remedium, żeby te sprawy się poukładały. Bo to bez względu na to, gdzie to się dzieje, jak się dzieje, ważne o to chodzi, żeby szczęściu pomóc, a nie starać się jakby liczyć na los, który nam coś tam przyniesie, tak? No więc myślę, że będzie dobrze, że powinno się... dobrze. Tak, że powinno się to wszystko poukładać. A jak z moim zdrowiem? Czy będzie wszystko w porządku? Zaraz u pani posprawdzam, jak to wygląda, bo w czym mogę teraz pani jeszcze pomóc? Bo pani dzwoni, więc proszę mi tutaj szybko podpowiedzieć. To jest właśnie z moim zdrowiem. Na czym się skupić? To znaczy, żadnych zagrożeń póki co nie ma. Ale... Nie. Nie, ja nie widzę w tej chwili jakichś tutaj spraw, które mogłyby... Mówię w tej chwili, dzisiaj, że żeby coś tutaj miało panią jakoś, coś nagle się pojawić. Ogólnie sądzę, że pani... Tak, energetyka jest jakby tutaj uregulowana, jest w porządku, są obszar głowy, serca, tak. Ja i tak jednocześnie oczywiście oczyszczam i wprowadzam energetykę takiego spokoju, więc tutaj też powinna się szybko też jakakolwiek sytuacja ustabilizować. Czy teraz pani coś ma jakiś problem? Nie. Nie, w tej chwili nie, absolutnie. No właśnie. Dokładnie, no bo ja tego nie widzę, także tutaj nie ma, oczyściłem aurycznie i już sobie tutaj poprowadziłem energię, żeby panią tutaj też oczyścić, wspomóc na ewentualność, jak to mówią, parasol nosi przy pogodzie, ale nie widzę niczego, żeby tu pani coś zagrażało albo w jakikolwiek sposób się coś działo. Dzisiaj, bo to mówię, za tydzień, za miesiąc, za rok może być zupełnie coś innego, prawda? Dokładnie. Mówmy za dzisiaj, że to jest na chwilę obecną. U mnie skan, czyli to skanowanie, diagnostyka energetyczna polega na tym, że robię to na chwilę obecną, jak jest rzeczywisty kontakt z osobą, tak? Dobrze. No. W takim razie dziękuję panu bardzo. Dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam i jeszcze życzę, żeby się pani wszystko dobrze poukładało. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. I przechodzę do SMS-a pomoc. Aga. Urodzona 20 stycznia 71 rok, powracam. Kiedy miłość zaznam, co los mi niesie w nowym roku dobrego, proszę o oczyszczenie i sprawdzenie czakr. Dobrze, już, droga pani, sprawdzam. A propos miłości, a propos nowego roku, to sprawdzę to szmaragdem. Zobaczmy, co nam tutaj niesie. Świadomość serca, czyli czystość serca jest tutaj bardzo piękna, widzę u pani. Świadomość splotu słonecznego, czyli ma pani sferę komunikacji bardzo otwartą. Jest pani otwarta i gotowa, natomiast widzę, że tutaj u pani się pojawiają jakieś takie, bym powiedział, przestrzenie 2-3. Obliczam szybciutko. Ma pani bardzo w sobie silny księżyc, bardzo silny księżyc, ale z 20. To zero w takiej kombinacji liczbowej jest bardzo przeszkadzające, jest bardzo mocno uchylające czy zabierające wręcz energię kobiecości, ale to w takim obszarze, który byśmy nazwali, wzbudza pani zainteresowanie, ale nie przyciąga pani mężczyzn wartościowych, którzy by dali pani poczucie bezpieczeństwa i poczucie spełnienia w związku. I dlatego tak się dzieje, że tutaj jest pani być może z tego tytułu troszkę, nawet powiedziałbym, że rozgoryczona.
Dobrze, Pani Ago. Postaram się tutaj już tak. Poczyszczam pierwszą czakrę, drugą czakrę, trzecią czakrę, czwartą, piątą, szóstą. Czakrę korony pozostawmy. Zrównoważenie szmaragdem na otwarcie się na miłość, na związek. Ja przypominam, że te obszary takie, które nazywamy potrzebą związku, potrzebą miłości, to ja transformuję energię, która ma dać dobry związek, zdrowy związek. Ważne jest to, żeby otwierać się tylko w takim kierunku i nie pozwolić sobie jakby na spontaniczność, mówię w przenośni spontaniczność, stosując określone zasady starożytnych, stosuję się do zasad przepisów ruchu energetycznego, czyli z punktu widzenia numerologii dalekowschodniej, astrologii dalekowschodniej, są zasady, które obowiązują do dzisiaj, aczkolwiek ludzie raczej ich nie respektują. Takie sfery jak rozpoczęcie czy poczęcie miłości, sfery poczęcia, na przykład dziecięcia, czy sfery zawierania związków, czy w odwrotnej kolejności, mówię w kontekście stałych ślubnych związków, czyli sakramentalnych, jest bardzo istotne wyznaczenie określonego czasu na takie cele, ponieważ jest to poczęcie nowego, poczęcie związku to jest poczęcie nowego życia. Więc tutaj u Pani zaprogramowałem niejako taką sferę, bo tak jak nadmieniłem, to jest tworzenie nowego życia, odpowiedzialność za to życie. Mówię, związek, nawet gdy nie ma w nim dzieci. Jest to związek, jest to poczęcie nowego życia. Zależność wzajemna i wzajemna sfera, tu nie mówię o szacunku, o tolerancji czy podobnych sferach. Na poziomie energetycznym związek to jest karmiczna sfera każdego człowieka, prawa przyczyny i skutku. Jeżeli odmienia swoje życie, to powinien się liczyć z tym, że jego karmiczny los zaczyna się robić inny. Czyli krótko mówiąc, ktoś był w jednym związku, zawarł drugi, czy trzecie małżeństwo, to tak jakby w ciągu jednego życia przeżył trzy swoje życia, bo karmiczne odbicie spowodowało to, że właśnie w ciągu jednego życia już przeżył dwa lub trzy, bo związek to jest karmiczny projekt naszego jestestwa. I proszę się często nie dziwić, że diametralnie się wymienia jakby nie partnera, wymienia się życie, wymieniają się zainteresowania z poprzednimi, wymieniają się byty w kontekście przede wszystkim bytów astralnych, jest zupełnie inne zainteresowanie. Człowiek zawierając związek, zwłaszcza sakramentalny związek, staje się zupełnie inną osobowością, zupełnie inną osobowością energetyczną. I dlatego, drodzy Państwo, często nie zdając sobie sprawy z takich wydarzeń w życiu, nie zdajemy sobie również sprawy, że zmieniło się diametralnie w życiu wszystko. I człowiek jest bardzo mocno zaskoczony, że to, co dotychczas lubił nawet w diecie, to, co dotychczas lubił w swoich zainteresowaniach, to, czym żył pasją, nagle mu się zmienia i zaczyna czasami mówić, że a to przez partnera. Dokładnie tak jest, bo partner przyszedł do ciebie, droga pani, drogi panie, z nową swoją karmiczną przestrzenią. I teraz zaczynasz żyć w tej samej przestrzeni ze swoim innym partnerem. Tak samo się dzieje nawet w krótkotrwałych związkach, niezalegalizowanych, czy w jakikolwiek sposób, no, nazwijmy to tak, jak to jest modne w świecie współczesnym, inaczej. I dlatego trzeba się z tym liczyć, kiedy robię oczyszczenie, kiedy robię sprawdzenie czakr,
zacznie się karma układać. I droga Pani Agatko, właśnie to uczyniłem. I SMS pomoc, anonimowy. Proszę o uzdrowienie dla, tu wymienię dla kogo, nie podam kto wysłał, Krzysztofa, zwłaszcza na poprawę układu nerwowego. I już to robię. I już oczyszczam i wprowadzam ład, układ nerwowy, tak Krzysztof. Wibracje z dnia no, są rzeczywiście przestrzenią Merkurego, więc może się dziać tak, jak się dzieje, że Pan Krzysztof jest osobą, która reprezentuje właśnie problemy, bo to daje piątka, nosi. Niestety Merkury zarządza układem nerwowym i zarządza przede wszystkim nadpobudliwością, a wręcz nawet taką nad interpretacją swoich doznań, ja to tak nazywam, czyli taka osoba bardzo się skupia na sobie, ale też i nie liczy się z konsekwencjami i nie liczy się z innymi w swoich pasjach. Mówię o pasji takiej gniewu, bo pasja to jest jeden z humorów, który mówi o tym, że człowiek zatraca się w pasji, więc traci rozum. Dosłownie. Ja używam oczywiście języka ajurwedyjskiego, czyli takiego, który określa naszą psychosomatykę, na przykład na poziomie humorów. To są różnego rodzaju 5 humorów, które dają takie właśnie efekty braku kontroli. Oczyściłem czakralnie, oczyszczam ciało eteryczne, oczyszczam ciało bioplazmatyczne, oczyszczam ciało astralne. I oczyszczam ciało mentalne. To ciało najbardziej jest tutaj potrzeba oczyścić, ponieważ to są myślokształty, które Pana Krzysia tutaj bardzo mocno myśli kłębiące się myśli, które szarpią umysłem, powodują zaszłości, wypominki, wszelkiego rodzaju takie pretensje o nic, coś, co miało jakieś znaczenie, powiedzmy 20 lat temu, dzisiaj już na pewno nie. Więc oczyszczam z przeszłości przede wszystkim Pana Krzysztofa. I pozdrawiam serdecznie Panią i Pana. I oczywiście, jak powiedziałem, wszystkim życzę wszelkich błogosławień, spokoju i miłości na przyszłość. I przejdę do SMS-a tradycyjnego. Janina, urodzona 20 kwietnia 65. Witam Panie Zbyszko, proszę o oczyszczenie i uzdrowienie sfery uczuć. Otwarcie się na miłość, na udany związek. Jest stagnacja. Dobrze. Droga Pani Janino. 20 kwietnia 65. Co my tutaj możemy zobaczyć? Sprawdzę przede wszystkim tę Pani stagnację. O co tutaj by nam chodziło? Czy Pani jest tutaj w zasięgu jakiegokolwiek partnera, czy osoby, która będzie Panią tutaj otwierać na miłość? Zrobię to przez meru czakry, czyli połączenie bardzo mocne, spontaniczne. Nadaję w tej chwili wibracji oczyszczenia, bo Panią bardzo tu, tak jak wspomniałem, dominuje Księżyc, a Księżyc wprowadza nastroje i depresję i wszelkiego rodzaju takie stany melancholii, a melancholia nie jest dobrym stanem do euforii, ponieważ ona jest przeciwstawna
tawna, czyli przeciwieństwem euforii. Do miłości i do otwarcia się partnerski potrzebna jest euforia, samozadowolenie, radość tak naprawdę. Tutaj już u pani nadaję wibracje czakralne przez na nieznanego na razie mężczyznę, na osobę, która panią będzie tutaj otwierać w kierunku uczuć. Chodzi o to, żeby pani to mądrze uczyniła, więc Meru Czakra daje tutaj pani ten potencjał mądrości, mądrości duchowej. Wspierające trzy poziomy przede wszystkim tej bioenergii duchowej. Ta wartość, która jest wartością nadrzędną, czyli miłość przez duchowość. Jeżeli w miłości nie ma duchowości, kochani, to są tylko stany sprzeczki, zauroczenia, pożądania, które i tak się wypali w którymś momencie naszego życia, wcześniej lub później u innych, ale pożądanie nie jest absolutnie atrybutem duchowych istot. Jest wyłącznie celem samym sobie dla zaspokojenia naszego układu neurohormonalnego, tak? Natomiast duchowość to jest miłość, akceptacja na poziomie uwielbienia. A uwielbienie jest stanem najdłużej podtrzymującą miłość, bo to jest zachwyt tym, co istota ma w sobie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje imię Janina. Witam panią pięknie. 28 kwiecień 52. Tak. W czym ja, droga pani, mogę dzisiaj pani pomóc? I prosiłabym o uzdrowienie, oczyszczenie. Panie Zbyszko, ja mam bardzo duży problem. Tak. Już rok chodzę po wszystkich lekarzach. Mam problemy z cewką moczową i sprawy ginekologiczne. Rozumiem. No i tam i czustka, i wątroba. Chyba już wysiada od tych leków i tyle już pieniędzy straciłam i nic mi ci lekarze nie pomogli. Już pani mówię, co ja tutaj widzę, bo już szybciutko podliczyłem, co się u pani dzieje i w czym mogę pani pomóc. Ja myślę, że najlepiej będzie, jeżeli zrobimy natychmiast dosłownie przekazy. Zrobię dla pani przekaz uzdrawiający, bo szkoda każdej minutki dzisiaj. Dobrze. Bo tutaj w kwestii jakiegoś poradnictwa, co pani jeszcze z tym może zrobić, to jest bardziej skomplikowany temat. Sprawdzę jeszcze, co ja u pani widzę na poziomie narządowym. Mówi pani, że zwrócić uwagę na trzustkę i na wątrobę, tak? No, ja mam cukrzycę. No, to jest jasne, że ona musi występować. musi. Wie pani, trzustka sama w sobie raczej nawet nie dokucza, jeżeli strasznie nie ma problemów. Strasznie się poce w nocy, panie Zbyszko. No, to jest absolutnie sygnał trzustkowy. Absolutnie. Od kiedy pani się leczy na cukrzycę? A już 20 lat. O, to kawał czasu. To już pani jest zaprawiona w bojach, pani Janinko. No, ja na cukrzycę, a tutaj to rok się leczę na tę cewkę moczową. Kojarzy się absolutnie cukrzyca z nietrzymaniem i z problemami właśnie z układem moczowym. Zupełnie jak najbardziej, jeżeli są te dolegliwości takie trzustko-wątrobowe, to jest oczywiście trzustka, ma prawie 20 cm, czasem nawet mniej lub więcej, mieści się pod wątrobą, też również daje takie odruchy i też daje oczywiście efekt aktywności na nerki i na pęcherz moczowy. Jak najbardziej, jak najbardziej. Jest pani na insulinie czy na tabletkach? Na tabletkach. Na tabletkach jeszcze, dobrze. Dobrze, już tutaj oczyszczam, już tutaj wspieram. Przede wszystkim W ogóle tych maści mi różnych takich przepisują, ta śluzówka cała czerwona. Nie wiem, czym to wyleczyć. Odesłał mnie teraz ginekolog do dermatologa. Bo on nie wie. Urolog, tak chodzę od jednego do drugiego. Rozumiem. Już worek pieniędzy straciłam.
Dobrze, postaram się tutaj Pani pomóc na tyle, na ile nam się teraz uda i żeby jakiś trwalszy efekt był działań taki, ja mówię po prostu terapeutycznie, bo ja nie lubię wręcz rzucać takimi, jak Pani zapewne wie, ferować jakichś działań. Dziękuję, cieszę się bardzo. To wie Pani, no trzeba się ze mną kontaktować, kiedy jestem tylko w programach i po prostu cały czas będziemy działać tak, i to się wszystkie problemy się zmniejszą. No, no bo dzisiaj świątecznie jeszcze to tak, tak to ciężko. Jest na pewno lepsza przestrzeń. No dobrze, już tutaj sprawdziłem wszystko, trzustkę i pęcherz. Dobrze, proszę położyć rękę na okolicy właśnie tak pęcherza moczowego, tak? Tak. Zacząć ze mną teraz, tylko się proszę absolutnie odprężyć, tak żeby Pani miała totalne takie odprężenie, jak poduszka. Jak normalnie? Nie, tak jak Pani jest wygodnie po prostu. Dobrze. Po prostu tak sobie położyć rękę, czy one pójdą w górę, czy w dół. Chodzi o to, że nie będziemy robić systemu zstępującego, tylko podtrzymującego, czyli aplikację. Wdech nosem, wydech nosem, bez zatrzymywania po wdechu i wydechu i utrzymywać rytm takiej proporcji 1 do 3, 1 do 4, dłużej wydychać, tak? I myśleć o tym, że Pani oddycha miednicą. Ja będę lokalizował energię w miednicy u Pani, tak? Wdech nosem, wydech nosem. Dobrze. Rękę troszkę wyżej, tak po okolicę pępkową, rejon tak? Nerek, może być nawet na pępku. Ważne, żeby, bo to i tak jest rejon działania na nerki i na pęcherz moczowy. Wdech nosem, wydech ustami. Dobrze. Rękę powyżej, pod piersiami. Tak. Może być w układzie poziomym, tak żeby wspomóc właśnie trzustkę i pęcherzyk żółciowy i wątrobę, tak, ten region. I teraz wdech ustami, wydech nosem.
Dobrze. Rękę powyżej, palce skierowane w stronę tarczycy, ale właśnie tak na drzewie oskrzelowym, na skrzelach. No, tarczycę też mam. Dokładnie, dokładnie. Dobrze. Wdech ustami, wydech ustami. Dobrze. I jakby pani chciała przeciągnąć ręką przez całe swoje ciało, tak jakby z przodu, przeciągnęła aż do podstawy i jakby dosłownie odrzuciła ten taki, który może się ewentualnie na przykład pojawiać, nadmiar energii z powodu oddychania. To, co zewnętrzne, ja pracuję z tym, co wewnętrzne, a to, co zewnętrzne, może się nagromadzać, bo wtedy, o co chodzi? To strzepywanie to tak naprawdę ma za cel to, żeby usunąć tę energię chorobową, bioplazmatyczną, która pod wpływem oddychania, tak jak się człowiek na przykład poci albo wydaje większe ilości ciepła podczas oddychania, czy jak szaleje w organizmie energia. Dokładnie. To po prostu odrzucamy, żeby mieć tego świadomość. Ja tak przy okazji właśnie mówię dla innych widzów, bo czasem się pojawiają takie różne sugestie, a właściwie to po co takie odrzucanie, skoro nagromadzone, to dlaczego to wyrzucać? To zawsze nie idzie w tym kierunku. Ja pracuję w kanale centralnym człowieka podczas przekazu energii. A jest Panie Zbyszko, ten słup energii. Przepraszam, że przerwie. Proszę a bardzo, takie ja skończyłem. Zimne stopy mam. Mhm. Właśnie dlatego się pani poci na zewnątrz, ciało się poci, górne warstwy, bo jest brak równowagi energetycznej w organizmie. Jeżeli jest brak równowagi, oczywiście to wszystko robi trzustka, tak? Jeżeli patrzę z punktu widzenia medycznego. Natomiast z punktu widzenia energetycznego, klasycznego, to przede wszystkim zaburzenie takie, zimne stopy, zimne ręce, to jest krążenie obwodowe, tak? Ale krążenie obwodowe przede wszystkim zaburzone jest przez to, że jest nadmiar gorąca wewnątrz ciała, czyli w organach, które pracują na najwyższych obrotach. Później, podczas oddychania i w nocy, ja właśnie to robiłem, ten poziom energetyczny. Ja tylko panią zachęcam do tego, żeby pani oddychała przynajmniej taką rundkę, oddech ziemi, wody, ognia i powietrza. Przekona się pani, że w bardzo krótkim okresie czasu, a dla mnie krótki okres czasu to jest do 3 miesięcy, zacznie następować poprawa. Dlatego, że oddech przede wszystkim w ten sposób zasysa duże energii, ilości prany, czyli energii wewnętrznej, zamienionej na energię apanę. U pani ta energia wewnętrzna jest zaburzona przez chore organy od bardzo wielu lat. I wydają, nie przechodzi energia z organu do organu, a to są organy dzienne, szóstka, wątroba nocny. Więc wtedy, kiedy organizm już jak ma przekroczone wszystkie, bym powiedział, możliwości z rozgospodarowania energii zdobywanej podczas dnia, zaczyna ją wydalać w nocy z nadmiarem gorąca i potu. Tak, ja żadnej nocy jeszcze dobrze nie przespałam, bo się budzę, druga, trzecia, zlana potem i tak do czwartej mnie potrzyma, do piątej, później znowu spać nie dokładnie, mogę. Dokładnie tak. Panienko, przede wszystkim jest jedna ważna rzecz. Od godziny 23 do godziny 1 w nocy jest najwyższa aktywność pęcherzyka żółciowego. Od godziny 1 do godziny 3 wątroby. Od godziny 3 do godziny 5 płuc. Więc to są wszystko organy odtruwania. Ta energia przeskakuje pani z jednego organu do drugiego. Można dosłownie zegarek regulować w momencie, kiedy są problemy z takie właśnie z narządami wewnętrznymi. Wątroba się budzi po prostu o godzinie 1, do 3 jest jej praca. Jeżeli ona się budzi, to znaczy, że jest chora. Rozumie mnie pani. Jeżeli problem się dzieje z płucami, od godziny 5 do... Od godziny 3 do 5,
to oznacza wtedy, że organizm stara się odtruć. A jak może to zrobić? Przez skórę najłatwiej. No tak. I musi być pani do tego czynna, bo jak człowiek śpi, to oddech ma spowolniony, tak? I spada przede wszystkim energetyka organizmu i spada przede wszystkim metabolizm, tak? Jestem nieprzytomna rano. No, musi się pani wybudzić, żeby ratować energetykę, żeby nabrać. Tak jak człowiek ziewa, to ratuje przede wszystkim swoją wątrobę bez niedotleniona i swój mózg, tak? Tak samo się dzieje, musi się w nocy obudzić, bo inaczej, no, organizm by sobie nie poradził, krótko mówiąc, tak? Bo zagrażałoby to życiu. Żeby mi pan pomógł. Dokładnie tak to zrobiłem. I za każdym razem, kiedy będziemy tak robić, będziemy otwierać, to będzie się to działo cały czas. W tej chwili ma pani już jakby tę sesję za sobą. Zrobiłem tutaj energetykę też poprzez mapę, czyli jest to ustabilizowane. Mam nadzieję, że tej nocy będzie pani spała jak aniołek. Świetnie, choć jedną noc się wyśpię. No, taką mam nadzieję, bo w tej chwili przede wszystkim jeszcze jest sfera, jeszcze coś sprawdzę. No jeżeli pani jest tutaj na łączach, to już po prostu wykorzystajmy te minuty. Układ oddechowy, dotlenienie mózgu. Jak pani zasypia, to czy pani śpi tak, jak to mawiają, jak zajączek na miedzy, bardzo czujnie? To znaczy... Czy twardo pani zasypia? Tak, a później to się już budzę. Aha. Bo wstaję sikać w nocy ze 2-3 razy. Czasami po prostu nie, ale nieraz to 2-3 razy wstaję. No jak się spłocę, to się zaraz obudzę, trzeba koszulę zmienić, bo mokra jest. Głowa, wszystko mokre. I tak się męczę. Wie pani co, ja mam jeszcze dla pani taką propozycję. Bo oczywiście dla cukrzyków miód jest ogólnie medycznie przeciwwskazany, oprócz akacjowego oczywiście. Śladowe akacjowego można. To, co pan mówił. No. Śladowe ilości można, ale mam taką propozycję, ponieważ miód jest bardzo energetyczny, bardzo silnym takim antyoksydantem, to może pani mieć na przykład zrobić sobie 2-3 łyżki miodu w jakimś naczyniu, tak, w ciepłej wodzie, nie za gorącej, tylko w ciepłej. Mieć to koło siebie, jak się pani na przykład pierwszą noc teraz by jakoś tam spociła, czy coś w tym rodzaju, to po prostu tą wodą miodową, taką gazą wyrzętą, tak, mieć to zamoczone i tym się po prostu przecierać sobie buzię, ciało, taką emulsją miodową, niekleistą. Wzmocni pani sobie wtedy w tym momencie energetykę. No, tak się na przykład robi takie przecierania u dzieci, które są bardzo takie, bardzo w pierwszych miesiącach, czy tam roku nawet, tak, bardzo, jak to mówią, nadpobudliwe, to taką wodą miodową się po prostu ciepłą, delikatnie się po prostu przeciera ciałko. Jak mówię, miód jest antyoksydantem, więc usuwa wszelkiego rodzaju potówki, nadmiar tłuszczu, łoju na skórze. Bardzo dobrze działa na skórę, przede wszystkim ją ujędrniając i ożywiając. To jest jedyna energetyka. Bądź też w pokoju przede wszystkim spryskiwać pokój wodą, po prostu wziąć palce, maczać i pryskać wodą po pokoju. Zmienią się jony. Jeżeli są bardzo dodatnie, to też jest niewydolność oddechowa i człowiek po prostu cały czas jest taki nabuzowany. U pani, mówię, trzeba wystudzać narządy. Taką wodą miodową sobie przemywać sobie brzuszek, żeby uspokajać termikę organizmu. To takie drobne rzeczy, żeby pani miała co robić w nocy, jak się pani obudzi. Panie Zbyszko, a jak z tą cewką? Będzie coś lepiej? Czym? Z czym? Cewką moczową. Tak, powinno być lepiej. Można w ten sposób robić, tak jak wspominałem. Ajurweda zaleca nawet różnego rodzaju irygacje. Ja to tak mówię, jest bardzo delikatnie w tej chwili, tak? Bo to trzeba naprawdę mieć tutaj rozpoznanie, tak? W temacie, bo ja mógłbym mnożyć takie problemy i takie przypadki, które absolutnie były genialne na przykład. I oczywiście to jest temat bardzo trudny. Lekarz mi mówił, że wyszły mi w badaniu grzyby Candida.
Więc są też na to produkty, proszę iść popytać do apteki, są takie produkty na 100% na kandidę. No dał mi tabletki, to mnie wątroba bolała. I są delikatniejsze środki, a bardzo skuteczne. Kandidę ma każdy w przewodzie pokarmowym, na całej długości przewodu pokarmowego ona jest potrzebna. Natomiast jeżeli jest bardzo wzmocnione i wzmożone, przede wszystkim jest jedna tak samo rzecz, można łatwo łyżeczką do herbaty, oczywiście nieużywaną, oczyszczać codziennie język, bezwzględnie rano oczyszczać język, żeby usunąć kandidę, która gromadzi się podczas nocy na języku, więc trzeba go po prostu oczyszczać. To jest podstawowy taki schemat, tak? Łyżeczkę można wyparzyć. Są przecież szczoteczki do mycia zębów, które niby mają do oczyszczania języka. To jest oczywiście absurd. Ale przede wszystkim można, łyżeczka jest delikatna, typowa, używać ją tylko do tego, wyparzyć za każdym razem, bo bezwzględnie musi być wyparzona. Idealnie oczyści język w przeciągu 1-2 tygodni. Maksymalnie usunie wszystkie nagromadzone nadmiary kandydy. To jest prosty sposób, banalnie prosty. Ale to czym to myć? Co? Ten język, normalnie... No mówię, łyżeczką do herbaty, od herbaty co jest, tak? Jest, nie jest ostra, jest delikatna, wystawiamy język, skrobimy język po prostu, tak? A potem wrzątkiem ją odparzamy, no bo rozumiem. Nie mogą zostać te rozumiem. Grzyby. Podczas nocy kandyda później zbiera się na języku. Aha. Na języku. No. I trzeba ją po prostu zeskrobywać. No, delikatnie, dziękuję łyżka bardzo. Jest twarda, ona jest nie skaleczy. Idealnie się nadaje do takiego celu. A jurwedyjskie to są specjalne takie skrobaczki, się to tak nazywa. No, tak. Najczęściej miedziane, złote lub srebrne. A mam srebrne. No na przykład, no idealne, no srebro jest aseptykiem, więc idealnie pasuje do tego, żeby takie rzeczy stosować. A poza tym mówię, no sparzenie już pozbawia wszelkiego rodzaju bakterii. To co? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, życzę jeszcze wszystkiego najlepszego na nowy rok. No jestem jeszcze w tym tygodniu w programie, zapraszam, podziałamy. Proszę tam spojrzeć w stronę i ten... No to ja oglądam cały czas. I zapraszam. Ja cały czas patrzę. A, no to super. No to mówię, bardzo. Jestem jeszcze w tym tygodniu przed Sylwestrem. Dziękuję wzajemnie. Zapraszam. Do widzenia. I co, kochani? No, SMS-y od was docierają. Ogień widzę dociera. Zapraszam jeszcze o więcej. No i kochani, zapraszam na przerwę. I kochani, kontynuujemy, bo czas jest rzeczywiście dzisiaj krótki, wspaniały, jeszcze świąteczny, więc zapraszam, dzwońcie i SMS-ujcie, bo jest to czas, który możemy cudownie jakby spędzić dalej wspólnie ten taki właśnie już wieczorny, świąteczny czas na celu uzdrowienia przede wszystkim w takich przestrzeni, jakie najbardziej są dla nas ważne i istotne, które wiążą się ze zdrowiem duchowym, ze zdrowiem fizycznym i ze zdrowiem przede wszystkim emocjonalnym. Dlatego też ta moja zawsze inwokacja, drodzy Państwo, dla Was. Piękna przestrzeń, bardzo otwartości. Tak wspomnę, że nawet niedawno przypominałem o bardzo prostym takim zrozumieniu tejże inwokacji. Mówię o inwokacji zwanej też modlitwą. Boże Wszechmocny, Boże, uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, moje serce i moją duszę. Dlaczego to mówię? Bo właśnie to takie zwracanie się do siebie, drodzy Państwo, okazuje się, że nawet w bardzo poważnych okolicznościach choroby z wielkim trudem wszystkim przychodzi. Jakby
podświadomie poczucie jakiegoś skrępowania, poczucie jakby wstydu za siebie, że to ja i dla siebie. Łatwiej i chętniej robimy to dla innych, niż robimy to dla samego siebie. Boże, Wszechmocny Boże, uzdrów mnie. I jeszcze ważne, czym? Z czystym, transparentnym strumieniem powietrza. Oddychacie, oddychamy wszyscy, od pierwszego do ostatniego tchnienia. A w momencie, kiedy dziecko się rozwija, oddycha za nas nasza matka. Ona oddycha za nas niejako, przekazując właśnie energię zdrowia, energię prany. Często zapominamy, że tym pierwiastkiem, który życie podtrzymuje, życie rozwija i życie trwa wiecznie, to jest prana, praenergia. To jest to coś, co jest zawarte w powietrzu. Tak subtelne, że niewidoczne, tak szczególne, że bez tego nie ma życia, gdzie samo powietrze, sam tlen podtrzymuje funkcje życiowe, ale na pewno nie rozwija życia. Bo w tlenie jako takim, sztucznym tlenie, kiedy niestety ktoś dostępuje takiej sytuacji, w tym tlenie tej energii nie ma. Ona jest tylko wyłącznie tlen, który pozwala, sztucznie wytworzony, pozwala, bo tlen i energia znajduje się tylko w powietrzu, a powietrze to cztery składniki, nie jeden, nie tlen. Zatem trzeba mieć świadomość tego, że ta energia istnieje tylko we właściwym, świadomym oddychaniu. W tym, co nazywamy energią ruach, energią życia, tchnieniem inaczej, gdyby to nazywać w transformacji wiedzy zachodniej. Dlatego to jest bardzo istotne. I już przechodzę do SMS-a pomoc, żeby mieć pełną tego świadomość, drodzy Państwo. Jak Was namawiam, oddychajcie, to oddychajcie we właściwym rytmie, we właściwy sposób. Tym właściwym sposobem to są świadome, z koncentracją, z lokalizacją. Jak uzdrowić? Czym? Uzdrów mnie. Strumieniem powietrza. Strumień jak życiodajna woda, jak coś, co ożywia, coś, co jest żywe, doskonale nam się kojarzy. Strumieniem powietrza, więc ma lokalizację, więc płynie, więc przemieszcza się w naszym ciele i przemieszcza się do konkretnych miejsc, które uzdrowiają całe jestestwo. I nie wystarczy raz, trzeba powtórzyć wiele, 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 może wiele tysięcy razy, aby otrzymać łaskę uzdrowienia. To jest bardzo ważne. Nie na zasadzie spontanicznego powtarzania. Powtarzania z duchem, jak otwieranie drzwi dla gościa, który ma prawo tam wejść, ma prawo tam być i ma prawo być jest na prawach gościa. Jest na prawach gościa. Bo kiedy ozdrowiejemy, mamy prawo też gościa wypuścić, żeby się nie zasiedział zbyt długo. Dobry gość to ten, który krótko gości, tak? Więc ta energia tak naprawdę, ta prana nam jest potrzebna do tego, żeby nas uzdrowić. Ale też, żeby pozostawiła ślad, bo tak jak po gościu, tak jak mieliście Państwo teraz okazję i możliwość tych gościć bliskich, dalszych w okresie świątecznym, w swoich domach, to są to goście, którzy przyszli, uradowali, bądź też inaczej byli i pozostawili ślad. Tak samo prana, energia, którą oddychamy, musimy mieć świadomość tego, że to nie jest taka funkcja automatyczna, dzięki której po prostu, bo ona jest, bo jest. Możemy nie jeść, możemy nie pić żadnych płynów przez jakiś okres czasu. Możemy nie jeść tydzień, dwa, miesiąc i czujemy się dobrze. A wręcz nawet bardzo dobrze, bo mieszkanie zaczyna się sprzątać, nasza wewnętrzna świątynia.
Możemy nie pić przez dzień, dwa, trzy, no ale to się kończy najczęściej w jeden sposób. Ale oddychać nie możemy nawet dłużej. Mistrzowie sięgają po kilkanaście minut, po kilkadziesiąt minut. Mój profesor nie oddychał 20-25 minut w basenie będąc na przykład. Czasem się uśmiechano, że profesor Ravi ma oskrzela. Nie miał. Natomiast potrafił wieloletnim treningiem powstrzymywać się od oddychania, tak? Ale musiał mieć ogromną ilość prany zgromadzonej, przetworzonej na panę, czyli na energię wewnętrzną, czyli zgromadzony eliksir życia w sobie. No to taką refleksją. I przechodzę do SMS-ów. Proszę o uzdrowienie od nałogów. Pisze Lucyna, urodzona 14 czerwca 65 rok. Od nałogów. Rozumiem, że pani ma ich trochę. Jak to 11 numerologiczna z portretu dnia i miesiąca, czyli dwójka, skłonność do depresji, zapalanie, zapijanie depresji. Ja namawiam panią serdecznie do tego, żeby panią techniki oddechowe uwolniły od nałogów, ale ja w tej chwili dla pani zrobię tutaj oczyszczenie. Wiele osób, które się do mnie zgłaszało. Lucyna, urodzona 14 czerwca 65 rok. Uzdrowienie od nałogów. Oczyszczam, wprowadzam energię oczyszczenia, transformacji, przemiany na pozbycie się nałogów. Jak wspomniałem, za nas nikt tego nie zrobi, jeżeli nie ma woli. Skoro pani wysłała SMS, to ma pani wolę. Ale do tej woli jeszcze należy dołożyć określone ślubowanie. Teraz oczyszczając panią, jeżeli pani dzisiaj, teraz, dosłownie, złoży sobie ślubowanie, pieczętując to ślubowanie, wystarczy wylać, jak powiedziałem, do wnętrza prawej ręki troszkę wody, najlepiej z dobrego źródła, zgodnie z potrzebami. Mówię, może to być woda święcona, czy ze źródła, czy jakakolwiek woda, bo możemy ją mentalnie przetworzyć na energię życia. Wylać przez prawą rękę trzy strumienie, puścić trzy warkocze na podłogę i powiedzieć: od dzisiaj składam ślubowanie, że przez tydzień, a może przez trzy dni, a może ile teraz przyjdzie do głowy, 3, 6, 9, 12, a może na całe życie, składam ślubowanie, że już nie będę palić, czy nie będę pić alkoholu, czy czegokolwiek takiego. Niech się tak stanie zgodnie z wolą moją. Czyli dzisiaj, dzisiejszego dnia podajemy datę, podajemy swoje imię, nazwisko, konkretnie przypieczętowanie. Ja już państwu pokazywałem kiedyś taki ceremoniał. I właśnie panią cały czas oczyszczam, żeby ślubowania czy obietnice składane sobie miały cel i były przypieczętowane, to muszą podane zostać konkretne przyrzeczenia. Można to na kartce sobie napisać, jeżeli nie zapamiętaliście, drodzy państwo. I pani powinna tak zrobić, pani Lucyno. Ja, Lucyna, urodzona 14 czerwca 65 roku, dzisiaj 26 grudnia 2017 roku, składam przyrzeczenie, obietnicę, że od dzisiaj na dwa tygodnie, czy na miesiąc, czy krócej, nie będę miała, czy nie chcę mieć żadnych nałogów. I wtedy wylewamy przez palce prawej ręki koniecznie wodę, żeby dotknęła ziemi. To jest niewielka ilość.
Wystarczy, że trzy krople dotkną ziemi. Technika się nazywa Sankalpa, czyli złożona obietnica duchowa. I przekonacie się, drodzy moi, że wam to pomoże. Ja nie mam powodów tajemnic starożytnych zachowywać dla siebie i powiedzieć, że to tak się może dziać, że tylko ja mam na to patent. Wy to róbcie. Zgłaszajcie się do mnie cały czas po to, żebym ja to zrobił dla was w taki sposób, który zgodnie jak dwie ręce, twoja i moja, drogi widzu, połączą się dopiero w jedną całość. Nauczyciel duchowy takiej kategorii jak ja, takiego działania, jest właśnie po to, żeby dotknął, stworzył Shaktipata, czyli uruchomienie duchowe w człowieku, inaczej nazywajmy to błogosławieństwem, i zmiana następuje natychmiastowa. Wszyscy żyjemy z łaski niejako Najwyższego, ale musimy też mieć świadomość tego, że potrzebni są jego pomocnicy. Pozdrawiam serdecznie. Będzie dobrze. Proszę tylko zrobić sobie to przyrzeczenie. I następny SMS. Pomoc wybieram, tak? No i oczywiście w tych samych sprawach, bo oczywiście życzenia są jasne. Chcę rzucić papierosy, chcę rzucić alkohol, chcę rzucić i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, moi drodzy, o ważnych właśnie wydarzeniach w życiu świątecznych. To jest najlepszy, najcudowniejszy czas, ale też musi zostać, jak powiedziałem, przypieczętowany. Anonimowo, tylko na wizji. Czy może mi Pan pomóc w uwolnieniu się od nałogu palenia papierosów? Dziękuję, życzę szczęśliwego Nowego Roku. Ja również Pani i już Pani pomagam uwolnić się z nałogu papierosów. I już Panią oczyszczam. I proszę pamiętać o ćwiczeniach oddechowych. Do dzisiaj, kochani, te życzenia noworoczno-świąteczne z mojej strony to są właśnie takie, abyście, słuchając moich rad, również je wykonywali, a wtedy zdecydowanie pozbędziecie się wszelkich problemów, wszelkich chorób, wszelakich nałogów, które w waszym życiu mogą wam i innym oczywiście robić wiele szkody, zła i ryzyka choroby. I już to robię. Ale tego trzeba po prostu chcieć. Oczyszczam z nałogów palenia. Józefa. Urodzonej 19 września. I już. Niech się tak stanie zgodnie z wolą. Oczywiście też trzeba mieć, kochani, świadomość tego, jak powiedziałem, wy przed sobą, dlatego kiedy jest to właśnie anonim, to ja nie mogę zrobić w tym momencie jakby sankalp, ponieważ muszę to głośno wypowiedzieć na zasadzie takiej, jestem tutaj, jak uderzenie laską w podłogę. Obwieszczenie, ogłoszenie, dokładnie, jestem tutaj, ja i robię to i to. Wtedy ma to ten właśnie wymiar pieczęci, jak przybicie pieczęci. Dlatego oczyściłem energetycznie, wspomagając Pani układ woli, czyli ośrodek zadowolenia, który oczywiście pójdzie w tym kierunku oczyszczenia. Następny SMS, pomoc. Bardzo proszę na wizję dla Pana Zbyszko, pisze Krystyna, urodzona 10 maja 55. Proszę o uzdrowienie i jaki będzie rok dla mnie 2018 rok. Serdecznie dziękuję. Już sprawdzam. 10 maja 55 rok. Wenus jest przyjacielem
Księżyca. Zatem Śukra jest przyjacielem Księżyca, Ciandry. Więc dla Pani powinien być tutaj dosyć mocno pozytywny. Skupić się proszę na sprawach estetycznych, materialnych, które Pani przyniosą tutaj, droga Pani Krystyno. Ma Pani wibracje Słońca i wibracje w portrecie numerologicznym i wibracje Merkurego, więc to są nośne planety, z których daje siłę i moc Wenus. Ja zaraz tutaj dla Pani zrobię wspomaganie. Ma Pani Słońce, ma Pani Siukę otwieramy, czyli otwieram również Marsa, otwieram Wenus, otworzę dla Pani 10, 1, 11, dwójka, Księżyc zostaje. Silny jest Księżyc u Pani, dlatego mogą być też i przeszkody. Dam Pani Saturna i dam Pani jeszcze Jowisza. Buddę Pani ma, czyli jest u Pani tutaj. Wspomaganie otwieram przez Meru. To jest wspaniałe, kochani, remedium, które mi niedawno pochodzące zresztą z Indii, Meru, to jest ta właśnie piramida złoto-srebrno-miedziana, która reprezentuje 9 trójkątów wzajemnie się przenikających aż do nieskończoności, które symbolizują Sri Yantra, czyli właśnie tę, która znajduje się na moim magicznym wałeczku, w którym znajdują się złote jantry. I już otwieram Pani tutaj bardzo znacznie tę przestrzeń na szczęście i na dobrostan. Myślę, że objawiając tutaj tę wiedzę o jantrach, to jantra to jest, jak powiedziałem, święta geometria, czyli sfera przenikających się wzajemnie energii, które bardzo transparentnie i pięknie objawiają wszystkie cechy człowieka. Każda planeta reprezentuje określony zespół cech, czyli strukturę osobowości. Z tego też powodu jest bardzo istotna wiedza o tym. Ta prosta, taka uproszczona, nieskomplikowana, nieastrologiczna, ta wiedza w takim kontekście przede wszystkim, jaka planeta w moim portrecie jest we wzniesieniu, w propinacji lub retrogradacji, czyli co się dzieje tak naprawdę ze mną dlatego, że planety są sobie przyjazne lub wrogie. I z tego też powodu ja w tej chwili dla Pani tutaj synchronizuję planetarny potencjał, możecie Państwo mnie o to prosić zawsze, żebym skierował tylko uwagę właśnie na taki poziom, żeby Wam wyregulować potencjał energetyczny planet, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Do tego służą właśnie remedia, jakimi są jantry, jakimi jest meru chakra, jakimi są kawacz, czyli specjalnie rozpisane to, co Państwo teraz macie, widzicie na ekranie. Odwrócone formy, to jest kawacz, czyli to jest taki wspaniały remedium, gdzie są wpisane określone wibracje liczbowe, plus do tego określona przywołująca daną jantrę mantra i oczywiście jej imię sanskryckie. A inaczej ona nazywa się Saturnem i ta wibracja powoduje to, że uruchomione wibracje liczbowe, jeżeli człowiek ma taki talizman na szyi, na przykład zawieszony, oczywiście nie w takiej formie, tylko w złocie, w srebrze, czyli krótko mówiąc w jakimś określonym, specjalnie przygotowanym w odpowiednim czasie dla danej osoby, w odpowiednim okresie taki kawacz, czyli taki talizman, on chroni naprawdę na wszystkich możliwych poziomach. Oczywiście budując określoną energetykę człowieka i tak naprawdę jakieś drobne talizmany, a Państwo wiecie, że ich jest mnóstwo różnego rodzaju, prawda, czerwony kamyczek, zielony kamyczek, jakieś tam powiedzmy inne formy geometryczne, promieniowanie formy i kształtu, jakie są pierścienie Atlantów, czy jakiekolwiek inne remedia, tak, to Państwo wiecie, że to oczywiście działa, tak, ale tak naprawdę, bo ja oczywiście mam nawet taki przedmiot, ceremonie, rytuały ochronne i techniki ochronne, również mówię wtedy o talizmanach różnego rodzaju, to one nas potrzebują, a nie my ich tak naprawdę. Ale na pewno my potrzebujemy kawacza, czyli takich energii, które
skupiają energię planetarną. Jak już kiedyś Państwu w programach opowiadałem, w którąkolwiek stronę się nie odwrócimy w rozecie kierunków, to skupiamy energię na sobie jakiejś określonej planety. I to jest niezmienne. Od zarania istnienia tej Ziemi cały czas się to odbywa. I dzieje się to cały czas poprzez to, że jest ruch wirowy Ziemi, jest ruch wirowy innych planet. I cały czas tak naprawdę kosmos pulsuje, cały czas jest w ruchu. No więc oczywiście w tej sekundzie, teraz, w tym momencie, kiedy nawet do Państwa to mówię, Wy jesteście po drugiej stronie, że tak powiem, tego pokoju, to cały czas się dzieje ruch, emisja. Jesteśmy jak skanowani cały czas energetyką, a przez to ten wpływ planetarny może być zmniejszony lub zwiększony. I z tego powodu jest bardzo istotne, dlatego mówię i starożytni, i do dzisiaj te nauki są oczywiście przecież żywe, znajdują sposoby na to, bo człowiek jest tą istotą rozumną, która panuje nad wszechświatem, w kontekście mądrości poprzez wiedzę, stymuluje energię sam, bo ma i posiada wiedzę jako jedyna istota, która tę wiedzę może posiąść i z niej skorzystać. Oprócz natury, natury, jakby to ktoś powiedział, zwierzęcej, ma zmienną naturę świadomości. I to człowiekowi daje prawo do tego, żeby umiał się odnaleźć w kosmosie. Nie trzeba rakiety, żeby się wybrać w kosmos, bo kosmos mamy w sobie. To emisje fal magnetycznych, wszystkich innych obiektów we wszechświecie docierają do nas. My mamy miliardy komórek, miliardy eony, nie da się tego objawić. Miliony gubimy każdej minuty wręcz, każdego dnia. Miliony. Dobrze. I to jest ważne, żeby mieć tego samą świadomość. Posiadając tego samą świadomość, musimy mieć też potrzebę pozyskiwania na ten temat wiedzy. Droga Pani Krystyno, rok 2018, jak powiedziałem, zrobiłem dla Pani remedia. Powinna Pani skupić się przede wszystkim tak, na wiedzy, na pięknie i na pozyskiwaniu doświadczeń płynących z Wenus, wiedza poprzez Jowisza, Merkurego Marsa przez walkę, przez doświadczenie pewnych określonych za energii. Czyli krótko mówiąc, będzie Pani silna, będzie Pani mocna, może Pani osiągać określone cele. Może być troszkę wiru, może być troszkę energii takiej ognistej, ale Pani w tym procesie zwycięży, jest Pani przygotowana. Saturn da Pani trochę mądrości takiej duchowej, ale on nie jest tutaj bardzo transparentny i on nie jest jakby tutaj wiodący. Najbardziej dla Pani ważna jest w tej chwili Jowisz, bardzo ważna jest Wenus i bardzo ważny jest Mars. Merkury tak mi wchodzi cały czas w usta, ale Merkury jest w tej chwili spokojny. On Pani przyniesie tylko z miesiąca urodzenia, przyniesie Pani troszeczkę energii takiej zawirowania około maja, kwietnia, maja, czerwca. On będzie powodował u Pani prawdopodobnie jakąś tendencję do aktywności. Winna się Pani wstrzymać przed wszelką taką aktywnością, przed majem 2018, jakieś około 2 miesiące, niecałe 59 dni, to pozwoli Pani przede wszystkim osiągnąć sukcesy, z sukcesem przede wszystkim przejść rok 2018. To jest rok, który dla Pani będzie dobrym rokiem, bo on przynosi Pani tutaj taką transparentną, jak powiedziałem, energię Wenus. Wenus będzie się opiekowała Panią bardzo znacznie i Słońce, i Merkury. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że te planety też będą przynosiły troszeczkę takiego, tak, zwłaszcza Merkury, dlatego nie warto podejmować decyzji przed urodzinami jakichś wiążących na przyszłość bez jakiejśkolwiek konsultacji jakby ze sobą, też i z osobami, które mogą Pani w jakikolwiek sposób pomóc. Gdyby były takie dalsze jakieś inne tematy, proszę się ze mną kontaktować, dzwonić bądź też napisać. Sfera uzdrowienia. To też była sfera przede wszystkim działania na poziomie równowagi energetycznej, a to jest głównie w sferze uzdrowienia, jeżeli chodzi o świat. Bo
pod każdą planetą, każda planeta ma, w drodze Państwo, określoną energię, za którą się kryją określone dolegliwości, również wewnętrzne. Jeżeli są problemy, nazwijmy tak, brakuje energii Saturna, to się trzeba liczyć z tym, że mogą być problemy związane na przykład ze zdrowiem, z kośćmi, zębami, włosami, bądź też energiami, które ja w tej chwili, dlatego to otworzyłem dla Pani. Które mówimy też o układzie nerwowym. Symbolika Saturna to jest postać bardzo szczupła, mocno też i oczywiście dystyngowana. To jest nauczyciel duchowy Saturn, w pojęciu oczywiście numerologii tejże, którą ja stosuję bardziej niż zachodnią. Bardziej tak patrzę tutaj z punktu widzenia, jak powiedziałem, struktury osobowości. No ale to Państwo oczywiście wiecie, o czym mówię. Saturn, kiedy jest bardzo słaby w naszym portrecie numerologicznym, jest albo nadmiernie jakby dominujący, to będzie przynosił pouczenia bardzo znaczne, jeżeli dominuje. Jeżeli jest jakby niedouczony, czyli krótko mówiąc jest bardzo słaby, to nie będzie tam dawał lekcji. I taka osoba postępuje bardzo irracjonalnie, bardzo często, bardzo jest materialna, bardzo nie ogląda się na nikogo i na nic, i w swoim życiu idzie po prostu tak bardzo dynamicznie, mówiąc krótko. Niektórzy powiedzą, że taki jest przywilej czasów i tak wszyscy robią, to ja też. Nie. Kiedy Saturn się przebudzi, czyli krótko mówiąc przypomni o sobie, to wtedy może taka osoba mieć bardzo duże problemy ze zdrowiem, może zostać uwięziona, może zostać nawet pokarana w pewnym sensie, oczywiście przenośni, nawet tak zwanym cierpieniem bądź śmiercią. To jest bardzo istotne, ponieważ Saturn jest planetą współczucia. Jeżeli taka osoba bardzo źle postępuje, bardzo niezgodnie ani z prawem boskim, ani z prawem ludzkim, Saturn jej bardzo szybko przypomni, gdzie jest jej miejsce duchowe. Bo Saturn absolutnie opiekuje się, to jest moja ukochana w ogóle planeta, ulubiona. Tak powiedział, oczywiście nie wyróżniam żadnej, ale Saturn jest taką planetą, która bardzo dyscyplinuje w momencie, kiedy w portrecie na przykład jest jej jedna wibracja, to jest wtedy słabszy, natomiast oczywiście on bardzo, bardzo mocno dyscyplinuje w momencie, kiedy osoba wykracza poza duchowość i zajmuje się rzeczami, które nie są zrozumiane w aspekcie duchowości, bo mamy prawo zajmować się wszystkim materialnym, każdym obiektem. Pozdrawiam serdecznie. I przechodzę do tematów następnych. Kochany Panie Zbyszko, pisze Magdalena, urodzona 24 marca 77. Proszę o oczyszczenie, energię na miłość, sukces zawodowy. Kiedy się pojawi właściwy mężczyzna? Wtedy, droga Pani Magdaleno, kiedy Pani zmieni nastawienie do siebie. Ale sprowokuję dalej energię oczyszczenia. Bardzo ważne jest to, żeby mieć szacunek wewnętrzny do siebie i otwierać się na uczucia, na miłość. Już znajdę właściwą mapę, właściwą energię. Magdalena, urodzona 24 marca 77. Już mogę wrócić do postawy wibracji zewnętrznej, mówiąc tutaj o planetach. Okay. Dobrze. I już pracuję dla Pani. Energia szmaragdu. Nie już. Oczyszczę. Oczyszczenie, energia na miłość, sukces zawodowy. To się oczywiście jedno z drugim wiąże. Absolutnie trzeba mieć dystans do siebie i mieć absolutnie poczucie bezpieczeństwa, które się wiąże przede wszystkim. Powiem tak, jeżeli coś w nas nie gra, w kontekście takim, że przychodzą osoby, odchodzą osoby, pojawiają się partnerzy i odchodzą, to jedno świadczy, to nie oni mają problem, tylko ta osoba, która tego chce, ma problem. Więc to jest kwestia zwrócenia uwagi przede wszystkim na swoje wnętrze i zadanie sobie pytania, dlaczego? Dlaczego? Ja oczyszczam energetykę i oczywiście przyciągam, bo to jest taką energię w tej
uruchamiając w danej osobie taką energetykę, że tu mogę mnożyć przykłady osób, pań czy panów, którzy przyciągają tych partnerów jak najbardziej. Energetyka jest otwarta, pojawia się mężczyzna, jest atrakcyjny, jest wspaniały i nagle znika. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Ja mówiłem, że otwieram na energię miłości, energię związku. Teraz pytanie, dlaczego ktoś znika, skoro jest otwarte, są drzwi. Ale ja nie zrobię za kogoś tego, co on ma zrobić sam. To jest niemożliwe. Nie jestem w stanie zaocznie kogoś oczyścić i wprowadzić komuś do domu drugą osobę i powiedzieć, teraz ty już tu zostajesz. Nie. Idea jest bardzo prosta, że musimy być gotowi. To oznacza, że przewartościowuję siebie, swoje życie do takiego potencjału, który mi pozwoli zrozumieć siebie i zrozumieć istotę, z którą się spotykam. To nie jest sfera ani intelektualna, ani sfera podoba mi się, nie podoba mi się. To jest sfera przede wszystkim ta, która mówi o duchowości. O duchowości. O, cudownie nam się oczyściło. Kochamy duchem. Oczyszczenie na miłość, sukces zawodowy. Dobrze. Wszystko mamy oczyszczone, więc kiedy się pojawi właściwy mężczyzna? W tym momencie, w którym powiedziałem, kiedy dostąpimy aktu łaski przez oczyszczenie, czyli wprowadzenie określonego potencjału energetycznego. Pozdrawiam Panią, Pani Magdalenko. Następny temat też myślę, że to od Pani. Proszę o oczyszczenie Zenona, urodzony 17 kwietnia 46. Choroba gruczołokrowkowego, przerzut na kości biodro lewej, miednicy, odporność słaba. Dobrze. To jest w następnej kolejności właśnie. I już oczyszczenie i aplikacja przekaz na miednicę i gruczołokrowkowy. I pozdrawiam. Te aplikacje są potrzebne, bardzo potrzebne. Nie ma życia, jak powiedziałem, w komórce, jeżeli nie ma energetyki, czyli nie ma przestrzeni, którą nazywamy transparentną wymianą energii. Transparentna to taka, kiedy rzeczywiście organizm się poddaje tej energii i ją można wprowadzać, jak powiedziałem, samo, wolnie, że tak określę, pod moje dyktando, z technikami oddechowymi. Trzeba do mnie się zgłaszać również cały czas, żeby ten przekaz energii był utrzymywany. I następna osoba. Jadwiga. Urodzona 24 kwietnia 47. Panie Zbryszko, proszę o oczyszczenie sfery uczuciowej. Od przeszło 25 lat jestem sama. Nie mam szczęścia w tej kwestii, proszę na wizję. Dobrze, jest Pani na wizji. Oczyszczenie sfery uczuciowej. Dobrze. 4, 6 i 4, 10, 1. No tutaj Pani tę energię ma taką słoneczka, bardzo silnego słoneczka, które może dominować. Z tego też powodu ma Pani też szóstkę, pragnienie rodziny i pragnienie związku, ale sumą tych liczb jest liczba Słońca, jest 1, więc może istnieć taka okoliczność 9-1, 11-12, trójka z roku, czwórka.
Jest pani trudną osobowością, ja to tak ujmę, czwórkę, ma pani bardzo dynamiczną. Nie jest to wibracja sprzyjająca związkom partnerskim, bądź też określonym działaniom. Uważam, że to jest lekcja dla pani, pomimo sędziwego wieku, to tutaj jest to lekcja, nigdy nie jest za późno. Zawsze trzeba spojrzeć na to w taki sposób. Jeżeli ktoś mi daje dobre rady, to oznacza jedno, że powinnam z nich skorzystać. A ja daję tylko dobre rady, więc mój proces świadomości nie jest zgodny z moim doświadczeniem. Analogicznie mówiłem, będąc młodym człowiekiem, bardzo, bardzo młodym, jak i dzisiaj, ponieważ świadomość to jest proces wyzwolenia, a nie proces nabywania określonych doświadczeń. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z czym mogę pomóc? Witam. Tak, mam dwa pytanka. Proszę bardzo. Odnośnie spraw firmowych. Tak. Może podam imię. Proszę mi podać imię. Joanna. Tak. 8 stycznia 85. Dobrze. Dziewiątka, empatia, dobrze. Proszę mówić. Chciałabym się dowiedzieć odnośnie firmy, bo tutaj mam trochę swoich problemów, ale czy to idzie w dobrym kierunku? Już pani mówię. Pokładać się i skupić się jeszcze bardziej na tej działalności. Powiem tak. Widzę taką jedną rzecz u pani tutaj. Czy pani nie bierze zbyt wiele obowiązków na siebie i w jakiśkolwiek sposób nie roztrwoniła pani energii, bo tak ją widzę. Bardzo silny jest u pani potencjał Merkurego, bardzo, bardzo potężny. On może powodować bardzo dziwne ruchy, które mogą powodować straty czasem, bądź też po prostu przede wszystkim niekontrolowanie tego, czy jak to mówiąc językiem młodzieżowym, nieogarnianie tego, co się wokół dzieje. Mogą wtedy przeszkadzać również ludzie. Ludzie, z którymi się współpracuje, mogą być w jakby sytuacji takiej, no już nie mówię oszustwa, ale ewentualnego jakiegoś takiego próby przeciągania w swoją stronę. Czy u pani się coś takiego nie wydarzyło? Wypadek się mi wydarzył, bo pracuję w transporcie i po prostu chwilowy... I zaczęła się katastrofa w pewnym sensie, tak? Taka... Tak, dokładnie. Krótko mówiąc, tak? Czy pani ma z tym problemy jeszcze jakieś prawno, czy inne podobne? Nie, jest przez to brak podziału majątku. Aha, jeszcze dodatkowa taka sytuacja, tak? Podział majątku. Dobrze. Rozumiem, że to jest podział majątku wspólnego, tak? Znaczy ogólnie mój, ale on tam zamieszkuje i bardzo mi utrudnia oddanie moim domu. Rozumiem. Czy chce pani podać przynajmniej datę, nie musi być imię, urodzenia osoby, która pani przeszkadza? Przeszkadza to raczej nie, ale mam dwie takie osoby obok siebie i chciałabym zobaczyć, którym kolegom mam się dalej spotykać i umawiać. Może podam jednego i drugiego datę, to też by mi ułatwiło, bym wiedziała, jak selekcjonować znajomości. Selekcjonować, ładnie pani to ujęła, pani Joanna. No. Mówi pani o kolegach, czy mówi pani o partnerach? Bo nie zrozumiałem. Kolega. Kolega, tak? Ale to jest związane przede wszystkim z pracą, tak? Czy z uczuciami? Raczej z uczuciami. Uczuciami. Rozumiem. Dobrze, proszę powiedzieć. Jeden jest Marcin, 26-12-77 rocznik. Tak. A drugi jest 9-01-86. Dobrze. 9-4. 9-01-86, tak? I ten pierwszy jeszcze raz? 26. 26, 8, tak? 12. 12, dobrze sobie zapisałem, ale wolę się upewnić, 3-3-11. Powiem pani, że tak, jeżeli chodzi o partnerstwo, to te wybory takie są dosyć pani tutaj trudne, jakbym powiedział, na przyszłość. Ani jeden, ani drugi specjalnie mi tutaj nie odpowiada dla pani, bo może pani przyniesie określone przeszkody i problemy. Aha. Ja bym powiedział tak, gdybym tu miał pani dzisiaj powiedzieć przyświęcie szczerze,
to raczej rozejrzeć się za jakby intencją serca i rozejrzeć się za mężczyzną, który po prostu na jego widok pani zadrga serce. Natomiast tutaj pani niczego nie skalkuluje, bo jeden ma w portrecie 11, drugi ma 4. Jeden i drugi przyniesie pani problemy, krótko mówiąc. Więc nie wiem, czy warto w ogóle ryzykować w kontekście wchodzenia w jakąś dalszą relację, czy głębszą relację. Może to pani przyniesie rzeczywiście, tak jak mówię tutaj, dużo przeszkód, bo pani ma bardzo czystą, piękną wibrację empatii. Jest pani bardzo wrażliwą osobą, bardzo wrażliwą kobietą i może to też pani przynosi, ponieważ ma w pierwszej pani dekoracji, tutaj pani jest 8, prawda? Może pani to przynieść, Saturn, to co mówię zawsze do widzów, może to przynieść pani tutaj taką, no powiedziałbym, przeszkody, no. Ma pani w portrecie przeszkody. Pogodzenie się z tym, że się ma taki portret, to już jest sukces do przodu, dlatego że ma pani wtedy jakąś szansę na to, że no nie ponosi pani wtedy strat emocjonalnych, tak? Ja pozwolę sobie uczyścić u pani związki partnerskie, jeśli pani sobie tego może życzy. A dobra, to jeszcze sprawdźmy tą osobę, co tam stoi mi na przeszkodzie. No. Jest 27, 0... Kurczę, nie wiem, czy 7, czy 8. 8 chyba, 08, 82 rok. I jeszcze raz, bo właśnie oczyszczałem, więc... Jeszcze raz datę? 82. Ale nie, 80... sam dzień, miesiąc najbardziej. 27. Tak. 08. Tak. 88. 82. Drugi. To zmienia radykalnie, ale spójrzmy tak, tu jest 9. Ta osoba pani szkodzi w pewnym sensie w firmie, tak? Znaczy nie. Tak zrozumiałem? To jest osoba, z którą tutaj o majątek się kłócimy. O ten majątek. To pani były partner, czy? Mąż były. Były mąż. No to partner. Tak powinno być przynajmniej, że się ma partnera. 2, 7, 9, bo często jest to porozumiane jako związek, tak powiem, nieformalny. 9, 8, tak. Powiem pani tak, że no, bardzo tutaj pani nie podcieszę, bo to jest 17, 8. Choćby dla zasady robi to, żeby pani po prostu dokuczyć, dlatego że ma bardzo silnego Marsa w pierwszym zawołaniu, a w drugim ma silnego Saturna. Chce panią po prostu jakby ukarać za to, że się tak dzieje. No, ma taką tendencję, ma w sobie taką właśnie no, ideę. Chce panią koniecznie upokorzyć. Tak? Czy nie wygadywał, że, tak powiem wprost, kiedyś pani różnych rzeczy w życiu na zasadzie, że nie było czegoś takiego? Mam takie jakieś dziwne przeczucie, że będziesz kiedyś pode mnie potrzebowała łaski albo coś w tym rodzaju. Nie było takich tekstów? No, tak, tylko że on był z kochanką w moim domu mieszka. Ja wiem, tylko wie pani, tu jest jeszcze, oprócz tego, to jest właśnie taka potrzeba jakby zemsty. To jest na zasadzie takiego, ja nazywam upokorzenia, mówię wprost. Będziesz jeszcze kiedykolwiek ode mnie potrzebowała łaski. To jest na takiej zasadzie. On ma taki charakter. A skąd się w tym roku moje problemy z nim? Powiem pani tak. Pani Joasia, tak? Asia. Tak. Pani Asiu, ja tutaj pomogę pani, bo ambitnie, żeby się pani wyzwoliła, bo to jest człowiek, który będzie chciał panią naprawdę jakoś upokorzyć. Muszę panią tutaj jakby tutaj odciąć od tego i ambitnie powiem, że postaram się pani tutaj tak to zrobić, żeby panią odciąć od tego. Bo się pani nie uwolni przez najbliższe lata nawet. Kiedy się zakończyło to małżeństwo? Ponad 1,5 roku temu. 1,5 roku temu. I raczej nie było jakichś rozwiązań sensownych, czy rozmów, czy w ogóle nie. Czegoś takiego, prawda? Nie może się pani z nim dogadać w ogóle, prawda? Nie. No, no nie. No widzi pani? Widzi pani, Asiu, ja to widzę, no więc dlatego też mówię, wzdycham z ciężkim sercem, bo widzę, że pani nawet na przyszłość tutaj ma taką sytuację, że będzie pani to ciężko uwolnić samej.
Dlatego już to dla Pani tutaj robię. Żeby Pani tę energetykę tutaj poprawić i przekona się Pani, że to się zmieni. Przede wszystkim chcę zmienić jego nastawienie do Pani i to, żeby ten związek się po prostu i to wszystko ułożyło zgodnie z Pani potrzebami, czyli krótko mówiąc, żeby Pani nie poniosła żadnych strat, ani emocjonalnych, ani materialnych. No, jeszcze tutaj Rudraksha dołożymy, przymierzymy mocno. Dobra. Oczyszczam Iwannę, urodzoną 8 stycznia 1985 roku. Z wszelkich przeszkód partnerskich, wszelkiego doświadczenia i strat materialnych, przede wszystkim strat materialnych i moralnych. Okay. Jesteśmy jeszcze na połączeniu. Proszę Pani Asiu położyć rękę na splocie słonecznym. To jest energia ognia. Jak Pani będzie miała relację, kontakt i taki, no powiedziałbym, rozmowę, cokolwiek, proszę zawsze zrobić sobie 9-18 oddechów, wdech ustami, wydech nosem. Proszę teraz ze mną to zrobić, nie zatrzymując po wdechu i wydechu. Przekona się Pani, że to działa. To jest energia ognia, która hamuje czyjś gniew, niechęć, nienawiść, rozrzuca energię tak dosłownie, jakby Pani rozrzuciła ogień po otoczeniu. Po prostu wtedy nikt nie ma do Pani dostępu z negatywnymi, złymi myślami, z wszelkiego rodzaju gniewem i niechęcią. Żeby dla ochrony. Wdech ustami, wydech nosem. Jeszcze dwa. Dobrze, czyli zrozumiałam, że po prostu odciąć od tych, się od tych kolegów i tak dalej, żeby móc wszystkie siły poświęcić na pracę w chwili obecnej, tak? Dokładnie, Pani Asiu. Przede wszystkim pracę, to żeby się Pani poukładały te sprawy materialne, bo nie może Pani tego w nieskończoność ciągnąć, prawda? Przede wszystkim chodzi o to, że wyrzuciliśmy w tym momencie, jak Pani będzie sobie w taki... Proszę pamiętać o tym. Ja Panią naprawdę o to proszę. Przynajmniej raz dziennie sobie robić takie, przynajmniej ten oddech 9 razy, prawda? Nie więcej, bo nie chodzi o to, żeby organizm jakoś tam przepompować. Ale proszę mi uwierzyć, że energetycznie jesteśmy w stanie naprawdę zmieniać otoczenie. I w tym momencie zmieni się nastawienie ex-pani męża do Pani, będzie sfera komunikacji, bo jak Pani tego sobie nie rozwiąże, to będzie Pani miała cały czas problem takiej natury i emocjonalnej, i materialnej, i wtedy nic nie idzie. To w przyszłym roku powinno się już Pani ułożyć, nawet już w pierwszej połowie przyszłego roku. Jest rokiem księżycowym, więc takie sprawy bardzo szybko się będą rozwiązywały. Tak? Ludzie będą odzyskiwać to, co stracili do tej pory i zacznie się to po prostu fantastycznie układać. Tak? Globalnie będzie trochę tak, jak astrologowie twierdzą, będzie nieciekawie. Tak? Ale to z tego też powodu, że no jest to taka nadwrażliwość, nadpobudliwość, więc nie dać się wyprowadzać z równowagi. Mówię, ufać duchowości, bo Pani ma bardzo silnego Saturna w swoim portrecie, więc ufać temu. No i zresztą Pani bardzo silnym znakiem zodiakalnym, tak? Powinny nastąpić zmiany finansowe. Powinna Pani pozyskać pieniądze jakieś, czy w ogóle coś materialnego, bo ma Pani bardzo silną wibrację pieniędzy. Tak, dokładnie pieniędzy. Nie powiem z jakiego źródła, bo nie widzę. Ale musiałbym się na tym jakby zupełnie inaczej odnaleźć. Natomiast kwestia jest tutaj, że gdzieś coś spłynie. No, albo ten właśnie jakiś majątek się wreszcie wszystko wyrówna, albo też jakieś zmiany w, powiedzmy, że w pracy. I tak wracając do tych dwóch panów. Czy Pani ma jakiś taki tutaj wybór już, czy po prostu Pani się w tej chwili jakby próbuje
odnaleźć w tych... Znaczy ja się... Nie, ja się bronię, bo poznałam jednego... Oni są bardziej... dłuższy czas drugiego i tak dalej, ale ani jeden, ani drugi charakter mi nie pasuje. No idealnie pani powiedziała to, co ja już powiedziałem wcześniej. No. Dla pani czwórka i jedenastka, dwójka to nie są wibracje. To nie dla pani. Po prostu to są osobowości bardzo silne, bardzo dominujące, wręcz nawet, ja to czasami nazywam trochę napastliwe, dla osiągnięcia celu, tak? Ale intuicyjnie kobieco pani wyczuje, że z empatii, że to niekoniecznie ten facet, tak? On może byłby fajnie coś tam materialnie zabezpieczył, jeżeli byłaby taka sfera, tak, myślenia, ale emocjonalnie to są przeszkody, to są kłopoty. Bo lubią się, że tak powiem, otaczać różnymi osobami wokół siebie. Jak no jeden pan i drugi pan. Lubią zawierać znajomości. Bardzo chętnie, bardzo się kręcą wokół różnych osób, no zwłaszcza płci pięknej. Aha. No. Właśnie to też chciałam się dowiedzieć, czy jeden i drugi jest tutaj jeszcze w relacjach z kimś innym, no. Znaczy może nie relacjach, ale lubią się otaczać i lubią, mówię o wibracji numerologicznej, ja nie mówię o panach. Tylko rozumiem. Lubią się otaczać po prostu płcią, lubią wiele znajomości, lubią sobie poesemesować. Jak pani będzie coś takiego, miałaby pani takiego partnera i będzie pani w to ingerować, kłótnie gotowe. Kłótnie gotowe, bo lubią mieć swoją wolność, swoje zdanie, swoje, że tak powiem, kontakty. No i generalnie na zasadzie wszystkim nikogo to nie interesuje, bo to jest mój świat, o, na tej zasadzie. A kobieta lubi mieć wyłączność, jak to mówią. No i bardzo tak. Dobrze. I bardzo dobrze. Rozumiem. Dobrze. No jakby trzeba było coś jeszcze pani pomóc, by pani miała potrzebę, to oczywiście zapraszam do mnie, do programów. Bardzo często dzwonię, więc na pewno myślę, że będziemy w najbliższym kontakcie. No to pozdrawiam serdecznie, życząc rzeczywiście spełnienia w przyszłym roku, tak sylwestrowo już praktycznie. Aczkolwiek jestem jeszcze w tym tygodniu w programie, to zapraszam, jakby pani jeszcze coś przemyślała, czy miała jakieś następne tematy, tak. Dobrze. Super. Miłego wieczoru. Dziękuję wzajemnością. Dziękuję. I kochani, zapraszam na przerwę. No i miło. Już, drodzy Państwo, przechodzę dalej do SMS-ów, do tematów, które do mnie wysyłacie. Tak zdążyłem tutaj podczas przerwy przewertować, że tak powiem, tematy. Dużo związkowych i to jest, bardzo mnie to cieszy, bo te relacje, te sprawy tutaj związane przede wszystkim też ze sferą uczuciową w takim czasie, jak mamy to dziś, jest tą wspaniałą energią nośną, jest przede wszystkim miłość. Miłość i wzajemne takie wspieranie się, więc to jest bardzo dobry temat. Oczywiście nie zapominajcie zadzwonić do mnie, wykonać telefon 708-577. Jeszcze mamy kilkadziesiąt minut ze sobą dzisiaj spotkania. Wysyłajcie SMS-y o treści pomoc 92-594. Tradycyjnie, żeby ten czas wykorzystać. I treści EZO 73212, jak również anonimowe AN 7416. Zapraszam widzów spoza granic Polski plus 48 22 23 20 32, płatność kartą płatniczą i na to, i tą drogą oczywiście możecie się zapisać na ceremonię ognia, moi drodzy Państwo. Oczywiście możecie, koniecznie powinniście skorzystać tutaj z mojego czasu antenowego i dodzwonić się do studia EZO-TV. Drodzy Państwo, więc korzystajcie z tego, zapraszam. No więc przechodzę już do SMS-ów. Izabela, urodzona 11 grudnia 74. Jakie planety u mnie dominują i jak na finanse? No to jest odwieczna sprawa, zdrowie i finanse. Już robię portret szybko. Tutaj Izabela, jakie planety u mnie dominują?
Przede wszystkim u Pani dominuje Księżyc, przede wszystkim dominuje Słońce, ale Księżyc jest z 11, więc dwóch Słońc. Kiedy mamy taką wspaniałą wibrację mistrzowską 11, to jest to wibracja, która podlega bardzo dynamicznym procesom, droga Pani Izabelo. I dlatego dominują u Pani takie sfery, jak też potrzeba finansów. Powiem tak, bardzo łatwo Pani zdobywa finanse i bardzo łatwo Pani je traci. Osoby o takiej wibracji bardzo dużo wydają i często przekraczają budżet. Często się też zdarza, że nie panują nad budżetem. Są to osoby bardzo emocjonalne. U Pani się tutaj jeszcze pojawia bardzo silny Jowisz, czyli generalnie jest Pani... Jowisz się pojawia z miesiąca urodzenia, trójka, z 1 i 2, z 12. Więc i Słońce, i Księżyc. Taki Jowisz jest mniej transparentny w swojej energii, jak na przykład Jowisz z wibracji 3, bo taka liczba odpowiada za tę planetę. Jowisz jest bardzo słoneczny, bardzo rozświetloną, bardzo mocną planetą, ale też ja tutaj trzymam oczywiście jantrę planetarną. Zaraz u Pani będę naprawiał ten proces. Wyjaśnię tylko Pani pytanie, jakie planety u mnie dominują. No właśnie dominuje u Pani bardzo znacznie Jowisz. On to jest planeta mądrości, ale też jest bardzo obojętny, zobojętniały. On może Pani przynosić właśnie te przeszkody, o których wspomniałem. Nadmiernie wydawanie czegoś, czego nie mam. Czyli finanse u Pani to są sfera taka, w której, jak powiedziałem, dzięki temu, że to jest też wibracja mistrzowska i taka bardzo szczególna, to też takie osoby bardzo szybko potrafią zgromadzić określone dobra. Niestety zdarza się tak, że przy silnym Jowiszu mogą być troszeczkę egoistyczne, nie oglądając się na innych, w żaden sposób, nie będąc jakby aż pod wpływem pasji, często wydają nadmiernie i to brakuje wtedy na przykład finansów w domu na podstawowe bądź też inne potrzeby, tak? Może się tak zdarzyć, no, powiedziałbym krótko. Osoba, która po mistrzowsku kontroluje wydatki, nie będzie miała czegoś takiego w swoim jakby portrecie, no bo generalnie nie kupi sobie torebki za 1500 czy za 3,25, tylko przede wszystkim będzie mieć refleksję. Nie chodzi o to, żeby mieć zahamowania i wyrzuty jakieś później z powodu takiego czy innego postępowania, ale też, żeby umieć zrozumieć planetarne potrzeby, tak, że nasze potrzeby muszą być jakby bardziej kontrolowane dla jedenastki, czyli będzie bardziej miała osoba taka, powiedziałbym, nadmierną potrzebę pozbywania się środków finansowych, jakie posiada, tak? Zaraz sumuję jeszcze 11, znowuż jest w portrecie liczby roku i w sumie daje nam to jeszcze, znowuż 12 daje nam tego Jowisza następnego. Mówię, to jest planeta zobojętnienia. Jest to wspaniała, piękna planeta, nauczyciel nauczycieli, tak nazywany, ale ona generalnie przynosi właśnie dosyć mocno znowu się pojawiają takie sprzestrzenie, które jak powiedziałem, idą za tym konsekwencje finansowe. Idą konsekwencje finansowe. Finanse, jak powiedziałem, no, są uzależnione od tego, jak Pani powstrzyma tutaj określone działania, tak? Nadchodzący rok powinien być dla Pani pozytywny, dlatego że tutaj wchodzi Pani w taką właśnie wibrację jowiszowo-księżycową, więc ten księżyc u Pani będzie bardzo szczególnie się objawiał. Powinien przynieść Pani refleksję, empatię i przynieść Pani pewien taki proces tutaj transformacji. Zobaczmy tutaj, jak to się ma do
do tego hasła, tak? Planety. Zdominujmy tutaj taką sferę. Meru. Wyłączę Jowisz i włączę tutaj pani Izabelo. Księżyc zostaje, Jowisz zostaje. Wyłączę tutaj u pani, włączę pani Marsa do ruchu, włączę Słońce do ruchu, do działania. I Saturna pani w tej chwili nie będzie potrzebowała, tylko Słońce i Mars. I nadam wibracje. Tak. Pozostałe planety u pani wspomogą tutaj działanie. Dobrze. Pozdrawiam pięknie. Dobrze. Widzę, że tutaj pani Jadwiga się upomina, więc przejdę do tego, żeby pani, jeżeli pani jest cały czas aktywna. Ja już tutaj zdążyłem panią oczyścić, ale mogę z przyjemnością jeszcze raz to uczynić, bo pisze pani tutaj o przypomnieniu mi tam, prawda? Trafiłam na wizję i nie zostałam oczyszczona. Zawsze każda osoba, jeżeli ma jakiś konkretny temat, to już to się dzieje. Ale zaraz to pani naprawimy, jeżeli jest taka potrzeba. Przeszkodził telefon. No telefon jest, drodzy Państwo, to właśnie dlatego skorzystam z tej okoliczności, którą tu pani napisała, bo telefony są oczywiście, nie może połączenie czekać dłużej, tak? Nawet czasami ja muszę przerwać po prostu często nawet jakiś określony wywód, działanie, ale to się nie zdarza, tylko zawsze dokończę, bo to jest najczęściej jest w sferze przede wszystkim. Ja oczyszczałem czakry dla pani, ale uczynię jeszcze raz szacunek wobec pani i sprawdzę jeszcze raz, bo oczyszczałem na pewno. Ale mówię z szacunkiem i oczywiście dla Państwa, ja jestem empatyczny bardzo mocno, to Państwo wiecie nawet z programu z Maciejem, że u mnie empatia 9 to jest podstawa. Nawet gdy coś jest jakby inaczej, to ja zawsze w stronę ukłon Was, drodzy widzowie. I to jest podstawa tematu, tak? Oczyszczam właśnie ciało eteryczne dla pani Jadwigi, a ciało astralne. Ciało mentalne. I oczywiście wprowadzam oczyszczenie czakralne, czyli czakrę pierwszą, czakrę drugą, czakrę trzecią, czakrę czwartą, piątą, szóstą i siódmą. I dobrze. Droga pani Jadwigo, jest pani oczyszczona. Natomiast jak mówiłem, co do związków, czy do jakichś takich relacji, to tylko przypominam, proszę nad sobą popracować, bo to jest bardzo istotne. Są wibracje, które mogą nie sprzyjać. Pozdrawiam serdecznie. I przechodzę do następnego tematu. Agnieszka i Mario. Agnieszka urodzona 4 października 80 i Mario 4 listopada 69. Czy on już zakończył ze mną relację? I już to sprawdzam. Jak my tą tutaj zrobimy szmaragdem?
Doskonale. Nie szukam dalej, droga Pani Agnieszko, odpowiadam. Dla mnie tak. Nie widzę tego w tej teraz, bo Pani jest wibracją piątki, on jest wibracją szóstki. Z dnia i miesiąca to się objawiło tak. Osobowość, o której czasami mówię, a z wibracji 4, mężczyzna, który chętnie się poznaje, chętnie zawiera, jest świetnym mówcą, jest świetnym, że tak powiem, takim sympatycznym osobnikiem i raczej długo nie lubi podtrzymywać relacji, jeżeli to się ma w ten sposób objawiać, to szuka raczej przygody w kontekście swoich własnych potrzeb, zachwycenia drugiej osoby swoją osobą, spoglądania w takim aspekcie, no powiedziałbym wręcz nawet samo zauroczenia sobą. Natomiast druga osoba, kobieta raczej w takim życiu takiego mężczyzny raczej gości na krótki czas. Tak, ja bym już, że tak to określił, spoglądał w ten sposób. Co niewykluczone, że może się jeszcze to objawić jakoś inaczej. Pozdrawiam serdecznie. Pytanie było jasne, klarowne, więc i moja odpowiedź również. Dzień dobry. Proszę o oczyszczenie, pisze Ewa, urodzona 9 października 55. Potrzeba mi energii. Dobrze. Już, Pani Ewo, 9 październik, 9, 9, 1, 10, dobrze. I już przejdę do oczyszczenia. Oczyszczam ciało eteryczne. Bo nam to idzie, tutaj widzę u pani Ewo. Eteryczne, dobrze. Robię to Rudrakszą. Rudraksza będzie miał pani. Jest pani bardzo zanieczyszczona. Dużo się pojawiło jakichś podczepów energetycznych. Dlatego potrzebuje pani energii, bo nawet nie chciało zastartować wahadło w sensie takiego oczyszczenia eterycznego. Oczyszczam ciało eteryczne. Oczyszczam ciało astralne. Oczyszczam ciało mentalne. Dobrze. Jeszcze zastosuję dla pani tutaj oczyszczenie ciała eterycznego i zrobię to purbą, czyli takim sprzętem, który przede wszystkim chroni od różnych wpływów astralnych, krótko mówiąc. Do walki z demonami. Proszę. I zupełnie inaczej pracuję. Poprzednie jednak były za słabe na to, co się tam u pani zadziało. Purba odcina wszystkie, nazywa się purbą, czyli takim instrumentem, inaczej mówiąc, sztyletem walczącym z demonami.
Ja u pani nie widzę tutaj demonów, ale widzę przede wszystkim zaburzenie, podczepienie było ciał eterycznych i dodatkowo jeszcze astralnych, bytów astralnych. O, dobrze. Wspaniale. Ubity demon. O, tu go zostawimy. Było blisko. Dobrze. Teraz temat. I oczywiście pozdrawiam. Następny temat. Elżbieta. 21.12.55. Czy będziemy ze Stanisławem razem? 3.10.1950 rok. Już to sprawdzam. Czy będziemy razem? Szmaragdowo sprawdzimy. Ja widzę, że tak. Bardzo wyraźne są związki emocjonalne, podstawy i związki serca. Nie widzę potrzeby, żeby mogło się to rozpaść. Czy będziemy ze Stanisławem razem? Są związki serca, no ale oczywiście życie może pisać różne scenariusze, natomiast pani ma 3-3-6, pan ma 3-1-4. Trudna osobowość znowu pan Stanisław, więc on ma swój świat. Może być zainteresowany swoim światem i że tak to określę, mogą powstawać przeszkody. Czwórka ma swój świat, no ma swoje zainteresowania, ma swoje potrzeby, szuka przede wszystkim ciągle przygód. A jeżeli to jest na zasadzie takiej albo ludzi, albo relacji z ludźmi, albo ciągle musi podróżować, ciągle potrzebuje jakby doświadczać, mieć kontakt ze sobą taki wewnętrzny, może się pani czuć wtedy osamotniona. Lubi mieć swoje hobby, lubi mieć swoje, lubi mieć swój świat po prostu, Stanisław, tak? U pani jest bardzo duża wibracja i potrzeba rodzinności, rodziny, rodzinnych związków. Ma pani bardzo taki silny portret 21-12. Ma pani szóstkę taką z dnia i miesiąca, czyli rodzina. No jest pani zorientowana, skoncentrowana na rodzinę. Natomiast Stanisław kompletnie ma inny świat. On też oczywiście jest w pierwszej takiej dekoracji zainteresowany. Trójka przynosi wzloty i upadki. Czwórka z dnia i miesiąca daje bardzo silne wibracje, jak powiedziałem, swojego własnego świata, swoich własnych potrzeb, więc nie jest ta osoba do końca zainteresowana na przykład łączeniem się na, jak łabędzie, na dłuższy okres czasu albo na całe życie. Jest bardziej zatopiony w sobie, więc tutaj energia się może bardzo różnie jeszcze objawiać. Mówię, zainteresowanie jest, wibracje są, powinniście ze sobą się jakoś odnaleźć, ale powiedziałem jakoś, dlatego że Stanisława tutaj w tym związku nie widzę czysto. Temat, czy będziemy razem, możecie być razem. Czy na pewno będziecie razem, na pewno tego nie mogę powiedzieć, bo tego nie widzę. Wibracje numerologiczne mówią przeciwnie, zupełnie coś innego. Ale życzę wam, drodzy moi, szczęścia. I następny temat. Kochany panie Zbyszko, proszę. Jestem kochany. Magdalena, urodzona 24.03.77. Proszę o przesłanie. Co mnie czeka w miłości i sferze zawodowej w 2018 roku? Proszę bardzo. Co panią czeka w 2018 roku? W 2018 roku... 2, 4, 6, już to podliczam. Dwójka, czwórka, daje nam to szóstkę, trójka, brakuje nam Merkurego, brakuje nam Saturna. Dlatego ten Saturn pani się upomina o zwrócenie na niego uwagi. Dlatego, że ten Saturn ciągle przypomina, mówi Magdaleno, zwróć się w stronę duchowości.
Merkury wycięty, czyli brakuje go tutaj z energii, siły kwadratu doskonałości. Mówi tak, tu jest ja w środku, tu jest Magdalena tego kwadratu. Czyli drodzy Państwo, jak macie tutaj ten mój kwadrat na rozłożony, 8 pól wokół, 8 planet i ta energia jest wokół tego skupiona. Jeżeli którykolwiek z tych kwadratów, tak jakbym zabrał po prostu stąd ten kwadracik, co się dzieje, zostaje puste pole. Jeżeli to puste pole, tu jest Saturn, tak jak u Pani, ten Saturn, jego nie ma, on się upomina, więc ja go muszę otworzyć, tak? I zaraz zobaczymy, co z tą energią się stanie. Co ona nam powie? Brakuje nam Merkurego. Tutaj stawiam Sri Meru Chakra. Robimy błogosławieństwo, oczyszczenie, wprowadzenie w określony potencjał energii. I zabrakło nam energii tutaj tak, na Saturnie i tylko na Merkury, czyli otwieramy Merkurego, Słońce zamykam i Marsa zamykam, tak? I mamy tutaj teraz doskonałą wibrację, doskonałą energię. Shimeru Chakra, czyli ta przepiękna, mityczna góra, to jest sfera przede wszystkim w tej chwili otwarcia się na sferę miłości i sferę zawodową. I nadaję wibrację. To jest minimalne 7 obrotów pomnożone przez następne 7, aż do 77 obrotów, które stymulują w tym momencie czakrę, której brak jest w portrecie, której widać wyraźne braki, czyli Saturna i Merkurego. Merkury przynosi ruch, Saturn przynosi rozsądek. Dobrze. I teraz co mogę tutaj powiedzieć na temat 2018 roku? Tak jak powiedziałem, otwarcie się, doświadczenie i te doświadczenia będą sumą uzupełnienia energii Saturna i rozwój, a przede wszystkim w pracy zawodowej, taką planetą, która jest bardzo istotną, którą koniecznie musimy mieć i wibrację 5, to jest przede wszystkim Merkury. On wprowadza do życia dużo ruchu, dużo dynamiki. Jeżeli Merkury jest dobrze usytuowany w portrecie numerologicznym, czyli posiada tę wibrację, to on przynosi przede wszystkim stałe propozycje. To zmiany pracy, to wyższe dochody, to różnego rodzaju takie bliskości, nazywam to zawodowe, czyli dobre relacje ze współpracownikami, bądź też osobami, które są jakby, my jesteśmy na przykład od nich zależni. Bo Merkury jest czystą wibracją, czystą energią, ale jest bardzo szybką, wilgotną i gorącą planetą. Więc w obszarze wolno poruszającego się Jowisza, czy jeszcze wolniej poruszającego się takimi skokami wręcz, bo tak się określa Saturna, on jest takim kulejącą planetą dokładnie, jak się to mówi, tak? Więc on powoduje w swojej ekliptyce takie ruchy zawiłe, tak? I przez to powoduje to, że mamy świadomość, że tak, Saturn nas czegoś chciał nauczyć, w czym nas pouczyć, czym nas pogroził paluszkiem, ale za chwilę odpuszcza, no więc my też uważamy, że już temat jest jakby zamknięty. Nie, Saturn z powrotem za chwilę przychodzi w naszej energetyce jako znowu upomnienie i on sobie tak przeskakuje jak sekundnik w zegarku. Staje, zatrzymuje się i biegnie dalej. I widać to wyraźnie. Jeżeli w tym naszym portrecie, powiedziałbym, tak się waha na przykład zdrowie i taka osoba, nie wiem, zachoruje na jedną problem, na drugi, na trzeci, na piąty, na szósty, na przestrzeni iluś tam na przykład 12 lat, bo taka jest sfera działania Saturna, co 60 lat pojawia się na 12 lat blisko Ziemi i wtedy przynosi określony potencjał energii. I Saturn wtedy właśnie w tej swojej takiej
ekliptyce, w pracy energetycznej przynosi człowiekowi takie właśnie zmiany. I u Pani on tak jest w tej chwili bardzo aktywny, droga Pani Magdaleno. W związku z tym, jak mówię ciągle, że to jest kwestia naprawienia relacji z Saturnem, czyli zgoda ze sobą, uduchowienie, czasem religijność. I to naprawia wewnętrzne relacje. To naprawia relacje ze sobą i ze Stwórcą. Merkury daje potencjał przede wszystkim zmian. I trzeba zrozumieć, że Merkury i Saturn grają w jednej drużynie. Jeden przynosi określone, czyli Merkury przynosi określone doświadczenia, a Saturn pozwala je zrozumieć. Myślę, że w 2018 roku, ponieważ jest to rok empatii, a Księżyc jest przyjacielem Saturna, mówię rok empatii księżycowej oczywiście, bo pod wibracją 2 jest to wibracja, która przynosi i u Pani przyniesie dużo doświadczeń, ale przede wszystkim w miłości to są stany, które dają jakby tutaj tę relację księżycową, dużej wrażliwości, więc mogą być znowu spotkania i relacje, które przynoszą troszeczkę jakby takiego nie rozczarowań tym razem, tylko przede wszystkim nadwrażliwości, którą daje Księżyc. Daje Księżyc kobiecie dużo skłonności takiej do refleksji, do melancholii, do oczarowania, do tej właśnie takiej mgiełki księżycowej. Ale jak to Księżyc? Raz jest w pełni, innym razem w nowiu. No więc u Pani będzie podobna sytuacja. Być może, że to nie jest pocieszające, ale to przebudzi w Pani, zależy jak na to patrzymy, tak? Ale to przebudzi w Pani tutaj przede wszystkim kobiecość. Kobiecość w tym słowa w całym znaczeniu, tak? Dobrze. Pozdrawiam. I następny SMS, żeby nie czekały zbyt długo, drodzy Państwo. Czekam na Wasze SMS-y pomoc, bo jeszcze mamy kilka, 15 minut programu, 15-20 minut programu. Drodzy Państwo, to jeszcze dużo czasu. Czekam na Wasze telefony i oczywiście czekam na Wasze SMS-y. Szczególnie jak widzicie Państwo, żeby nie wracać do różnych tematów, to SMS pomoc jest priorytetem, telefon jest priorytetem, bo nie możecie Państwo wisieć na słuchawce, to jest przede wszystkim ukłon w Waszą stronę, żeby wszyscy dbamy o to i ja i my jako konsultanci, tak, i wydawcy i programu i wszyscy operatorzy i tak dalej, żebyście Państwo nie tracili, że tak powiem, pieniędzy na oczekiwaniu, tylko przede wszystkim, żebyście mogli skorzystać z porady. Dlatego to się dzieje błyskawicznie. Musimy, jakby jesteśmy regulaminowo tutaj, że tak to określę, do tego nastawieni, że telefon jest priorytetowy, ponieważ wiemy, że widz czeka na połączenie, tak? Tak samo SMS pomoc jest priorytetowy, bo widz czeka na odpowiedź. SMS-y i inne, bo to nie jest kwestia, jak mówię tutaj, takich czy innych sfer finansów, tylko to jest kwestia przede wszystkim. No, jest usługa, jak to mówią, luksusowa i mniej luksusowa. Tak, żeby wyjaśnić, drodzy Państwo, bo czasami są takie tutaj, jak mówię, moja empatia oczywiście się zawsze budzi, że dlaczego ten SMS jest pierwszy, a ten drugi? No bo właśnie dlatego, że takie są regulaminy. Dobrze. I temat Pana Marka. Panie Marku, chcę się dowiedzieć o zdrowie. Proszę Pana, 5 czerwiec 71 rok. Jak wspomniałem, zapraszam bardzo gorąco, bo ja co mam tutaj rozłożyć Panu, powiedzieć, ja jestem 30-paroletnim stażem zawodowym terapeutą, więc kwestia jest, jeżeli jest połączenie telefoniczne, zapraszam serdecznie,
przeanalizuję każdy możliwy problem i przypadek, wypowiem się na taki czy inny temat, bo wtedy jest to zupełnie inna sfera. Nie ma sfery przede wszystkim, jak mówi, ja biorę mapę do ręki i Państwo wiecie, że ja skanuję każdą osobę. Dla mnie nie ma tajemnic, ani tak patrząc na kogoś, odbierając go, zaglądając niejako w jego duszę i ciało. Nie ma dla mnie ciało żadnych tajemnic, jeżeli chodzi o sferę doświadczeń. Ja jestem w stanie znaleźć w ludzkim organizmie, skanując, i to nie jest chwalenie się, lecz sfera odczuć i mojego daru, zmianę wielkości główki szpilki. Moja świadomość się nigdy nie pomyliła. Wiedza zawsze może się pomylić i gdybanie. Skanowanie, czyli diagnostyka energetyczna, nie jest to poziom gdybania i podkładania wiedzy pod określone jakieś tam jednostki czy choroby pod, że to tak ujmę, określone ramy chorobowe. Skan to jest skan. Odpowiedź jest jasna. Docieranie do konkretnego punktu, do konkretnego miejsca. Stan zapalny to stan zapalny, określany jako określoną zmianę, która wymaga działania. Także zapraszam serdecznie do połączenia telefonicznego. Będę w stanie Panu to wszystko odpowiedzieć, zdiagnozować, bądź też po prostu określone zasady na zasadzie proszę mnie oczyścić, proszę mi spowodować takie czy inne działania. Owszem, wtedy to wykonuję, proszę, takie konkretne zadanie, tak? Natomiast sfera rzucenia tematu, dowiedzieć się o swoje zdrowie, to jest tak, jakby powiedzieć wprost poszukiwania w organizmie, tak? Jeżeli Panu powiem, że w organizmie się dzieje to, SMS-owo, czyli powiem do Państwa wszystkich, czyli do widzów, na tematy osobiste, to albo to Pana zmartwi, a może po prostu inaczej nie zauważy Pan tego. Ja widzę to i mówię to absolutnie odpowiedzialnie, to co się może zdarzyć za kilka tygodni, kilka miesięcy, czy nawet i lat, dlatego ja jestem zasadą określoną profilaktyka. Ja jestem w stanie i zawsze to robię, powiedzieć o kimś, komuś, że uważaj, zwróć na to i na to uwagę, lub jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, to ja to zrobię. Wiem już rok, półtora wcześniej, że w organizmie są takie, a nie inne zmiany, ale nie mam absolutnie, jestem kompletnym tego przeciwnikiem, żeby komuś coś zasugerować, co może spowodować u niego następstwa psychiczne w kontekście lęku, obawy i przyspieszyć jakieś na przykład działania. Jestem absolutnie temu przeciwny. Jako wykładowca mam świadomość tego i zawsze studentom o tym mówię. Nigdy, nawet gdy wiesz, zachowuj się jak prawdziwy medyk z krwi i kości. Nie mów nigdy nikomu tego, czego nie jesteś pewny, albo nie mów też tego, co mogłoby przynieść człowiekowi szkodę, jakąkolwiek. Zatem ferowanie, ja to nazywam nawet diagnoz energetycznej ad hoc, dla mnie jest nie do zaakceptowania. Natomiast oczywiście, jak Państwo wiecie, jeżeli jestem w stanie zobaczyć u kogoś nawet pękniętą czwórkę zęba korzeniowo, czy jestem w stanie zobaczyć, określić narząd i powiedzieć, co się w nim dzieje, a Wy to, moi drodzy, potwierdzacie, to jest tylko dowód na to, że ja to widzę i jestem każdemu w stanie pomóc, ponieważ to widzę. Jestem jak skaner, jestem jak odpowiednie urządzenie, które odpowiednio odczytuje, rozczytuje dane dolegliwości czy problem. Dla mnie problem energetyczny czy choroba, jakbyśmy ją nie nazywali jednostką chorobową, to jest przede wszystkim pomoc energetyczna, jest podstawą do dalszych działań, do dalszego postępowania,
diagnostyczno-medycznego. I to jest podstawowa moja sfera, drodzy Państwo. I Państwo wiecie, ja zawsze pytam, czy macie badania, czy jesteście w trakcie leczenia, czy jesteście pod opieką lekarza, czy jesteście pod opieką terapeutyczną, jakąkolwiek. Zawsze o to pytam. Ja Państwo doskonale znacie moje zdanie. Więc to jest sfera przede wszystkim. Ja pracowałem, czy pracuję z, nawet z bardzo, no nie powiem, że największymi sławami, ale z bardzo znanymi osobami i osobistościami świata medycznego, profesorami, doktorami przez całe właściwie swoje życie. Więc mogę z chlubą powiedzieć, że czy lekarze ajurwedy, czy lekarze medycyny chińskiej, czy lekarze medycyny standardowej. Mam te kontakty, mam te możliwości, mam te przyjaźnie. Dokładnie, dlatego też czasem przypominając i pozdrawiając oczywiście moich na przykład niektórych profesorów, nawet z Dalekiego Wschodu, czyli Indii, to staram się Państwu przypomnieć o tym, że to jest najważniejsze. Gdyby nie było standardowej służby zdrowia, już by nas pewnie w połowie populacji nie było, bo to trzeba mieć tego świadomość. Dobrze. Tak się trochę rozgadałem i wracam do dalszego tematu. Pozdrawiam i oczywiście zapraszam Pana, bo to nie jest jakaś tutaj sfera mojej reprymendy czy jakiegokolwiek innego pouczenia. Jeżeli jest coś takiego, co Pana męczy, zapraszam naprawdę rozpisać się jeszcze raz SMS-em. Zapraszam do tego, żeby zwrócić uwagę trzeba na pewno na wibracje, które Pan posiada, 5 i 6 z dnia i miesiąca, czyli uważać na układ nerwowy, mieć świadomość działania Merkurego i o tym ciągle powiadam, bo piątka tak robi, na Wenus. Oczywiście ja tutaj Pana nie zostawię bez odpowiedzi, bo to absolutnie nie ma tutaj tej sfery. Starałem się, drodzy Państwo, tylko Wam przybliżyć mój pogląd na te tematy jako osoby, która ma do czynienia z chorobami, z problemami, ze zdrowiem od ponad 30 lat, więc dlatego i moja refleksja i odpowiedź taka racjonalna, że podejście moje jest absolutnie zawsze bardzo poważne do tego. Nie ma tutaj odstępstw od tematu, tak? Ja tylko przypomnę, że mówię, wibracja 5 to jest Merkury, wibracja 6 to jest Wenus. To są sprawy związane właśnie ze zdrowiem na poziomie przede wszystkim endokrynnym, na poziomie doświadczenia związanego, ja sobie postaram tutaj poszukać wibracji jeszcze, które są związane przede wszystkim ze zdrowiem układu nerwowego. Na to należy zwrócić uwagę. Natomiast o tematy jakby szczegółowe, to tak jak powiedziałem, zapraszam na kontakt telefoniczny bądź uszczegółowienie SMS-owe. I teraz tak, następny jeszcze temat. Kazimierz, proszę o zdrowie jelitogrubej hemoroidy. No i to jest skonkretyzowany, sprecyzowany temat. Okej. Jelitogrube hemoroidy. Już tutaj zdejmuję. Oczyszczę aurę i przede wszystkim wypuszczę energię w kierunek jelitogrube hemoroidy. Pan musi zwrócić uwagę również u siebie na kręgosłup.
drogi panie Kazimierzu. I już oczyszczę aurę. Ciało eteryczne, ciało astralne i ciało mentalne. Dobrze. I teraz oczyszczam poziom jelita. I problem z hemoroidami. Dobrze. To jest temat oczywiście też złożony, bo to jest hemoroidy jelitogrube, to jest ostatni odcinek, który przyswaja witaminy K, PP i tak dalej, więc to są też sfery słabości ścianek naczyń, żelaki odbytu, to też jest problem bardzo złożony. Świadczy to o dużej sile grawitacji i słabości ogólnie naczyń. Więc tutaj trzeba mieć też świadomość tego, ja zresztą wiele lat, może nie tak wiele, ale około 10 lat, drodzy Państwo, miałem jedne z pierwszych w ogóle w Polsce gabinetów hydrokolonoterapii. To jest oczyszczanie jelit. Oczywiście bardzo kwalifikowany medyczny, lekarski personel wykonywał zabiegi. Muszę to powiedzieć, bo miałem ten zaszczyt właśnie współpracować z bardzo wybitnymi lekarzami. Więc to jest sfera przede wszystkim też i sumy zbierania doświadczeń. Zresztą byłem też członkiem Międzynarodowej Federacji Terapii Jelita Grubego swego czasu. Tak. Doskonale, prawda? Tutaj nam idzie energetycznie oczyszczone i jeszcze wspieram przekazy. Dobrze, pozdrawiam. No i następny temat, żeby tu Państwu wyczerpać wszelkie takie, powiedziałbym, tematy. Dzisiaj, ten nowy rok oczywiście i te sfery tutaj związków widzę, że są bardzo, bardzo aktywne i bardzo potrzebne, tak? Bo nas potrzebne oczywiście na takim poziomie, który nam to pomoże rozpisać, tak? Myślę, że to są ważne sprawy. Miłość, związki, relacje, no przyszły rok, te postanowienia teraz świąteczne, mówię, no, że one się pojawiają, to są ważne. No i oczywiście wpłynął do mnie w tej chwili SMS pomoc. Pisze Grażyna, urodzona 26. Okej. Właśnie mam komunikat, że musimy tutaj szybciutko się, drodzy, od tego odnieść. Proszę o oczyszczenie, uzdrowienie. Bardzo boli mnie kręgosłup szyjny, piersiowy oraz mam problem z wąką kluczową. Bardzo dziękuję za pomoc. Pisze Grażyna, urodzona 26 lipca 53. Już działam, droga pani Grażyno. I już robię oczyszczenie i przekaz aplikacji przede wszystkim szyjny, piersiowy. Rwa kluczowa. No droga pani, ma pani po całości tutaj problem, bo jest 26, to jest 8. I jeszcze na przykład tych 15 jest 6, jest Wenus. Dobrze. Już robię przekaz aplikacji, już będzie to dla pani pozytywne. Proszę pamiętać, pani Grażyno, w następnym programie się też jeszcze zgłosić do mnie, moim.
Dobrze. Piersiowy, szyjny. Koniecznie wymaga to u pani pracy nad tym kręgosłupem. Manualnej, droga pani. Energetycznie jestem w stanie tutaj pani zmniejszyć ból i to wszystko wyregulować. Oczyszczam, zamykam. Proszę robić kompresy miodowe. Bardzo pani to pomoże. Też starać się, lub też kąpiel po prostu zamoczyć, położyć nawet gazy na plecki, jeżeli to jest oczywiście dla pani możliwe, lub ktoś może to dla pani zrobić. Także to jest bardzo istotne. Myślę, że będzie poprawa. Przede wszystkim, jak mówię, na rwę kulczową, czy tutaj na nerw kulczowy, na odcinek kości krzyżowej można położyć kompresik. To jest bardzo istotne, miodowy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Do zobaczenia wkrótce. Zbyszko Patyk. Drodzy Państwo, pamiętajcie.